Radio Kraków. Prawie 6 minut po trzeciej tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada, nocą, jak w każdy czwartek, witamy i zapraszamy, a dobry wieczór mówią Państwu Andrzej Górski, Marcin Koczyba, program realizuje Michał Karoń. Goście też już są. Ale do tego dojdziemy, tak? Do tego Dobrze. dojdziemy. Marcin, bardzo cię proszę. E, b, 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 telefony, smsy, maile. Tak, 4080, nasz numer smsowy, także możecie już do nas pisać. E, maile też można pisać, motomałpa.radiokrakow.pl. No i oczywiście na naszym fanpage'u na Facebooku też jesteśmy. Też możecie pisać, tam zaraz będą zdjęcia naszych gości, więc pod zdjęciami też możecie wyrażać wyrazy uwielbienia. Marcin nie chciał teraz, szanowni państwo, podać danych kontaktowych, ale to wynika z tego, że... Że jestem Marcin, skromny. Marcin ma zawsze taką karteczkę przyklejoną do monitora, którą mu złośliwie odlepiliśmy no właśnie. i próbował to ominąć dzisiaj. Dobrze, nasi goście dzisiejsi w zapowiedzi facebookowej, ci, którzy to monitorują już wiedzą, a ci państwo, którzy nas tylko słuchają, powiemy, że jest to załoga rajdowa. Popularnie i potocznie kiedyś nazywana Bębenek Bębenek, ale to nie jest ten Bębenek. Jeden z nich jest, ale drugi nie jest. Żeby to wszystko wytłumaczyć. To, skomplikowane. to jest skomplikowane, żeby mm. to wszystko wytłumaczyć, muszę powiedzieć o tym, że nie jest to tak, jak przez wiele, wiele lat, do czego nas przyzwyczaili, przyzwyczaili gdzie jeździł brat obok brata. Dzisiaj jeździ e, ojciec obok syna. Naszymi gośćmi dzisiaj są e, utytułowany o olbrzymim doświadczeniu pilot rajdowy, czyli Grzegorz Bębenek. Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór. Dobry wieczór I e, jego syn, czyli Bartek Bębenek. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Bardzo dobry. Bardzo mhm. dobry. Naszej gości przedstawiliśmy. Z wiem, sukcesem. Nie wiem, nie wiem to czy, było czy udane nie wiem, czy, czy Zapowiedź Grzegorz, czy tak, takie wprowadzenie zgodne z prawdą jest. Myślę, że tak. Myślisz, że tak. Dobrze, to my w takim razie zrobimy sobie teraz króciutką przerwę muzyczną i wrócimy do audycji. 11 minut po 23.00, Radio Strada Nocą, to już wszyscy wiedzą, w Radiu Kraków eee, zapraszamy. No i pora porozmawiać z naszymi gośćmi. Przypominam, 4080, nasz numer SMS-owy, no i nasz adres mailowy, motomałparadiokraków.pl. Piszcie, piszcie, bądźcie z nami. A nasi goście dzisiaj w studio to Grzegorz Bębenek i Bartek Bembenek. Zaczniemy od taty, Grzegorz. Zaczniemy od ciebie. Zanim padnie to pierwsze sakramentalne pytanie, które zadajemy każdemu i nikt od niego nie może się uchylić, to może my zaczniemy najpierw o tobie. Wynotowaliśmy sobie krótką, taką Twoją prezentację. Może bardziej takie krótkie Twoje dosie. Grzegorz, 171 rajdów. 171 rajdów za tobą, wycofań, czyli nieukończonych rajdów zaledwie 29, czyli skuteczność dojeżdżania do mety 83 procent. To jest wysoko. To jest dobra skuteczność, którą e, oczywiście jesteś pilotem, e, którą w dużej mierze, ale ja mówię, że nie więcej niż w połowie zawdzięczasz kierowcom, z którymi startowałeś. W twoim przypadku akurat to był w zasadzie tylko jeden kierowca, czyli twój brat Michał, którego pozdrawiamy oczywiście. To jest to. Grzegorz, 24 lata, 24 sezony, z jedną małą przerwą, sezon 2015, ale cały czas w kontakcie ze sportem samochodowym 24 lata, ponieważ Twój pierwszy start miał miejsce w roku 1996 podczas Barburki Cieszyńskiej. Tak dobrze Zgadza zapamiętałem? Się, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Przez 24 lata. Przez 20 lat startowałeś w zasadzie wyłącznie ze swoim bratem, jako pilot swojego brata, przez te 20 lat zanotowałeś tylko trzy starty i tylko z jednym innym kierowcą, czyli z, ze swoim siostrzeńcem, z Mateuszem Kubatem. Był to w 2000, 2010 roku Rajtyski i w 2012 i 13 rajt Barburki Cieszyńskiej tak, zgadza się, zgadza tak. się. Dobrze mówię. Z bratem przejechałeś wśród tych 171 rajdów, z bratem przejechałeś 154. Doświadczyłeś 17 różnych marek samochodowych. Dlatego mówię 17, dlatego, że w dużej części wasze jeżdżenie jako rodzeństwa skupiało się na też na samochodach, między innymi samochodach Mitsubishi. I przeszliście wiele ewolucji tych samochodów, bo praktycznie w zasadzie wszystkie. W zasadzie wszystkie. Zaczęliście od trzeciej jeździli się chyba czwartą i chyba I piątą, piątą tak. a od szóstej od do trzystej, dziesiątej już tak. wszystkimi jeździliście tak. tak dokładnie tak strasznie dużo mówię na ten temat tak, 11 sezonów 11 sezonów spędziłeś w samochodzie Mitsubishi 11 sezonów 5 w samochodzie Citroen Marka Citroen jako taka, ale to wynika z tego, że ostatnie trzy sezony z synem jeździsz też Citroenem, więc to się tak sumowało i trzy sezony w samochodzie Renault. Ale Grzegorz, bez nadmiernej egzaltacji tym wszystkim, powiedzmy, i tak dalej, trudno rozbierać i wymieniać tutaj w tej chwili wszystkie po kolei Twoje osiągnięcia, sukcesy, tytuły, które macie w grupach, klasach, jakieś nagrody indywidualne. Natomiast, co jest najistotniejsze i to należy Powiedzieć, że Grzegorz, yy, i to, to, to już jest coś, co wiele osób może ci zazdrościć. Pięć razy, pięć razy stałeś na podium mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej. Pięć razy stałeś, z czego dwa razy w roku 2006 i 2008 byłeś drugim wicemistrzem Polski w klasyfikacji generalnej, a trzy razy. Czyli w latach 2004, 5 i 12 byłeś pierwszym mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej. To nie są żarty. Bartek tak na mnie patrzy, ty wiedziałeś o tym? Przyglądałem się. A, przyglądałeś się, dobrze. Takiego tatę mieć to fajnie, nie? No, oczywiście pewnie. Jak ktoś się interesuje sportem samochodowym szczególnie. Tak, tak, zgadza się. Grzegorz, przedstawiłem cię, bo trudno, trudno o, o tych pięciu, o, o tych pięciu podjach, podjach w generalce chciałem powiedzieć, bo to, to jest naprawdę coś. To jest, to jest taki poważny bagaż. Ale Grzegorz, i wracamy do pytania podstawowego. Jak to się zaczęło? Ile mogłeś mieć lat? Jak to zapamiętałeś? W jakich okolicznościach? Nie wiem, zobaczyłeś pierwszą rajdówkę w swoim życiu? No więc tak, zaczęło się to 30 lat temu. Właśnie zacząłem się przygotowywać dzisiaj do, do rozmowy. I te daty mi się w ogóle nie zgadzały z tym, co myślałem w głowie. Dopiero internet pomógł mi to wszystko sobie odtworzyć bo my jesteśmy wiecznie młodzi No właśnie No więc właśnie no. ja na przykład jak z Bartkiem ostatni sezon teraz jechałem to zastanawiałem się dlaczego koledzy jego mówią mi Proszę pana i tak, zacząłem tak. ich tam ochrzaniać nie ale już wiem teraz już a, a, a po dzisiejszej, tak, po dzisiejszej... Artykowa... Anal analizie 30 tak. lat przepraszamy, więc... Przepraszam. <laughs> No. Jak zapamiętałeś to? Kiedy, kiedy w ogóle Twój pierwszy kontakt ze sportem samochodowym? Słuchaj, to był 1990 rok. W zasadzie tradycji rodzinnych, rajdowych nie mieliśmy nigdy. Poza tym, że kiedyś mieszkaliśmy z naszym wujkiem, który miał warsztat samochodowy i jakieś tam rajdówki, formuły w korytarzu. Pamiętam, wisiały. Cały czas te samochody tam naprawiał, więc tam gdzieś szwendaliśmy się jako dzieci. Natomiast później. Później przeprowadziliśmy się do nowego domu, i to był gdzieś tam 85 rok. I w 1990 do mojej sąsiadki przybył małżonek jej, prawda? Znaczy, mhm. pobrali się, prawda? Tak. I to był Jacek Paczyński, który świetnie znał się na rajdach. To był człowiek, który po prostu godzinami przy myciu samochodów opowiadał mi o tych rajdach. Jeździł wtedy do Wrocławia pociągiem prawda na rajd polski Tak, na rajd polski Aha. tam sobie brali autobus jakieś jeździli na nogach dochodzili no. tak, tak. pięknie potrafił opowiadać na ten temat no i tak w sumie kilka miesięcy opowiadał i opowiadał i opowiadał no i y, sezon ruszył kolejny prawda to był, y, to był wtedy właśnie 90 rok no to co Grzegorz jedziemy ja mówię no oczywiście jestem bardzo chętny y, pojechaliśmy na pierwszy rajd to był rajd krakowski no i powiem szczerze, że jak tam zobaczyłem, co chłopaki robią z tymi samochodami. A pamiętasz, pamiętasz wtedy, jak e, byłeś na tym pierwszym sobie rajdzie, rajdzie krakowskim. Bo wiesz, w, w, dla mnie to też kiedyś był pierwszy rajd, który oglądałem na żywo. Pamiętasz, e, jesteś w stanie dzisiaj sobie po tylu latach przypomnieć, i, chociaż wymień jakieś kilka nazwisk, które jechały wtedy w tym rajdzie. Pamiętasz? Tak, oczywiście to były to of. były piękne czasy. To był. E, e, Andrzej Koper to był Paweł Przybylski, to był Marian Bublewicz, no i Lech Orski, który po prostu był uwielbiany przez grupę tych moich kolegów. Za wąsy, za dowcip, za wszystko, prawda? Za, za, za proro... Wąsy słynne. Nie miałem przyjemności no. osobiście z Panem Morskim, ale wąsy znam. Ale tak, będziesz tak. miał. No proszę, to pozna mi wąsy z bliska. Będziesz miał. E, e, dobrze, no i Grzegorz, ale e, żeby to uzupełnić, żeby ta Twoja odpowiedź, powiedzmy, jak już mówisz, tak wspominasz, te, te swoje pierwsze lata była taka pełna, kompletna. Powiedz mi, czy, bo Twoja kariera nierozerwalnie jest związana ze startami razem z Twoim bratem. Powiedz mi, czy w momencie, kiedy ten sąsiad zarażał cię, opowiadał ci o tym wszystkim i tak dalej. Czy tak samo to wszystko trafiało, czy uczestniczył w tym, Michał, twój brat, czy, czy nie? nie? Nie, nie uczestniczył w tym. No, z tego względu, że od 4 lata był ode mnie młodszy, więc jeżeli ja miałem 18 lat, on miał wtedy 14, 14 więc tak jakby temat, uh -huh. on chodził innymi drogami, Michał tam w piłę grał i to dość dobrze. Rozumiem. E ja pojechałem na pierwszy, drugi sezon, prawda, oglądać ten rajd, znaczy te sezony, prawda, no. oglądać. I gdzieś tam Michałowi wspominałem, że to jest fajna sprawa. I przyszedł taki moment, że on tam coś w tej piłce mu nie wyszło, coś był zawiedziony. Ja mówię, chodź, młody, zabiorę cię na rajd, zobaczysz, jak to wygląda. No to już było to, że miał wtedy pewnie gdzieś tam koło 16 lat, prawda? No i pojechaliśmy na ten rajd. To był rajd Wisły. No i w tym momencie wtedy Michał się też zakochał w tych rajdach z tym, że powiem tutaj od razu tak, że ja z grupą właśnie kolegów to w ogóle to był stworzony taki mit, że to są ludzie nadprzyrodzeni, że w ogóle nie masz szans, prawda, żeby kiedykolwiek startować, Tam spróbować, się spróbować tego, żeby się dostać, tak, tak, tak że to jest w ogóle elita, prawda, mhm. więc ja miałem zupełnie wyłączone to z głowy, że nie, 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 to, to nie dla mnie, prawda, oglądać zawsze okej, okay, natomiast tutaj Michał pojechał, on sobie też tam wziął jakiś kolegów swoich. No i on już coś innego w głowie zaczął układać, co później wyszło. Rozumiem. Rozumiem. No dobrze, to takie były twoje. No dobrze, no ale później parliście dalej do tego, no ty już przede wszystkim na pewno, żeby żeby no jakoś się bliżej tego zakręcić, pozyskać może licencję zacząłeś się dowiadywać, gdzie to trzeba iść, powiedzmy i tak dalej. No jak, to, jak jak trafiliście już w te pierwsze drzwi? No to było tak, że w w roku 94. ja poślubiłem moją małżonkę. Pozdrawiam cię Basienko. No właśnie, pozdrawiamy żonę. <laughs> I w zasadzie ja odpuściłem temat. A. Nie myślałem o tym, żeby startować. Gdzieś tam. Przylatywało mi to przez, przez głowę. Czy dalej się interesowałeś w jakiś sposób? Tak, ale ale nie dopuszczałem raczej myśli, że, że, że to będzie kiedykolwiek możliwe, żeby, żeby wystartować. Natomiast natomiast Michał, on chyba od pierwszego momentu, właśnie jak zobaczył, to zaczęło mu to chodzić po głowie. Na pewno też z tego względu, że w tej piłce mu troszeczkę tam nie wychodziło, nie mógł się załapać do składu, prawda? Chociaż był dobry. No ale tam były inne kwestie, dlaczego się nie mógł załapać, więc. Więc tego już nie poruszajmy. To może kiedyś Michała. Tak, odpytamy, właśnie, tak? można go podpytać. Iść, tak, właśnie. tak, tak. No i, i, i co? I misiek po prostu zaczął tam sobie gdzieś w głowie układać. Nawet była sytuacja taka, ja wtedy wziąłem ślub. Urodziła nam się córka, więc y, ja zupełnie się zająłem y, rodziną, y, aczkolwiek zastrzegłem sobie, mówię Basiu, słuchaj. W kontrakcie. Jakby tak, tak kiedyś, to żeby to było przed śrubem. Intercyza, tak? <grym> tak, tak, <grym> tak, dokładnie. Dostałem, dostałem słowną zgodę y, na starty. Natomiast y, Michał, y, Michał y, no i co, kajodesy pierwsze, prawda? Michał nawet miał z kolegą jechać i wtedy wkroczyła moja żona do akcji mówi... Michał Grzesiek ci to pokazał on cię wziął na pierwszy rajd wiesz jak on strasznie też chciał jeździć prawda weź go zabierz skoro już tam zdecydowałeś się żeby nie bierz kumpla tylko zabierz Grześka no i Michał tak przemyślał, mówi, no w sumie masz rację, nie? No, tak. popatrz, popatrz, jakie szczęście miał, jakiego menedżera miał w, w, od razu w domu. Mm -hmm, w sensie. no to bezcenne. Bezcenne, tak, tak, tak. tak. No dlatego później przez 20 lat y, był spokój w domu. Było to tolerowane <laughs> tak. po prostu. No tak, bo sama cię wstrzymała. do tej pory, tak. <laughs> tak, tak. <laughs> Cały czas <laughs> to przypominam. <laughs> e, dobrze, e, przy tych Kajotesach wasz pierwszy samochód? E, duży Fiat. Duży Fiat. Piękny, czerwony. Włożyliśmy sobie jakieś fotele kubełkowe Rozumiem. 5600. Dobrze, to na razie tu się zatrzymajmy Grzegorz. Będziemy za chwilkę kontynuowali, ale żeby tak żeby iść równym rytmem, Bartku, do ciebie teraz skierujemy nasze pytania. Bartku, kwestia jest tego rodzaju. No domyślamy się sami, że wyrastałeś w takim domu i wyrastałeś. No bo ty, Bartku, masz 22 lata. Tak? 23. 23. 23. Czyli urodziłeś się wtedy, kiedy twój tata już był poważnym e, no, poważnym zawodnikiem. E... Twój tata z twoim wujem. Tak, tak, dokładnie. No ale jak się urodziłeś, to nie mogłeś mieć świadomości tego, nie mogłeś tego pamiętać, no ale dorastałeś w domu, to on już dorastał w domu z tradycjami rajdowymi, tak. rodzinnymi. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak było. E, no, ja od małego byłem jakby. E, przy rajdach no z tego względu właśnie, że tata z wujkiem startowali, e, więc no od w zasadzie od małego byłem cały czas na odcinkach czy, czy właśnie e, często gdzieś na jakiś... a z kim jeździłeś jako taki mały chłopiec na te rajdy na te odcinki, e, jako mały chłopiec jeździłem najczęściej z mamą i, i z oddaną grupą kibiców e, taty i wujka e, wtedy no to była bardzo bardzo liczna grupa. E, więc, y, więc, tak jeździliśmy w, właśnie w roli y, kibica, poglądać, y, po kibicować i, i tak to wyglądało i, i w zasadzie tak, od, od no może od najmłodszych lat. Czyli ty, czyli ty nie rozglądałeś się za wielkimi gwiazdami, nie szukałeś dla siebie idola, ty po prostu wiedziałeś, że ty musisz kibitować Tacie i Wujowi. Tak, zdecydowanie, od samego początku. On, on powiedział, Grzegorz, Bartek powiedział w tej chwili taką rzecz, tak mimochodem powiedział, że była duża grupa i dużymi grupami się wtedy jeździło, bo wtedy, Grzegorz, pamiętasz, rajdy wyglądały całkiem inaczej. Ilości kibiców na rajdach były tak. wręcz niewiarygodne. No tak, tak, i 100 ponad 100 załóg, prawda, i to naprawdę zawodnicy, no, szybcy wszyscy, tak. prawda? To, a tam nie było, nie było tak, przelewek, tak. że. I to, to nie było tak dawno przecież. No dla mnie właśnie nie, właśnie, to dla mnie to jest 10 lat, prawda? To no, się więc... okazuje, że jest 25. No więc właśnie. Czyli, czyli Bartek, taki był twój początek, po prostu ko naturalną koleją rzeczy. E e wyrastałeś w domu. No, rajdowym powiedzmy, i, i, i postanowi. Ale kiedy podjąłeś ty decyzję, że chciałbyś pojechać? No, u mnie właśnie, nie jakby mogło się wydawać, że tak naprawdę, że marzyłem gdzieś o, o startach i tak dalej, to tak do końca nie było, bo byłem cały czas przy rajdach, jeździłem, oglądałem, śledziłem, ale nigdy, nigdy jakoś nie, nie rozmyślałem na temat, żeby właśnie startować, jeździć. I w zasadzie takiego, no, można powiedzieć, bakcyla złapałem największego na, na testach. To były testy przed Rajdem Rzeszowskim w 2012 roku w Peugeotie 2700 2000. Gdzie wujek testował samochód, i Tata wsadził mnie na prawy fotel i, i dał mi wtedy zeszyt z opisem całej trasy. Pod kątem Ale, żeby ale po prostu... przepraszam cię, tylko wsadziłeś na prawy fotel do swojego brata. Tak, tak. Coś takiego. I dałeś mu zeszyt i powiedziałeś mu, proszę tak. bardzo? Wytłumaczyłem mu o co chodzi. A tak, prawda, to... oczywiście, przedyskutowaliśmy. Przedyskutowaliśmy, tak. No, Powiem szczerze, że jak oglądamy ten onboard po prostu z Michałem, to. Yes. No, no, jest musisz to opublikować, tak. bo to jest naprawdę onboard. No jest re Jak... rewelacyjny. Przyjechałem z Hansem zawieszonym do góry e, ta, nogami. <noise> no, Przejażdżka była jaka, bardzo szybka. Ale jaka była dykcja, bo ja tam <noise> podkreśliłem, Bartuś, tu trzeba mhm, intonować m. i tak dalej. Tak się przejął, że po prostu no, ten onboard jest fantastyczny. Słuchajcie, to może to jest bo... szkoła dla dziennikarzy radiowych, żebyśmy wsadzali do rajdówki żeby popróbowali podyktować i potem dopiero przychodzili do radia. Dobrze, dobrze. No, to są ciekawe rzeczy. Ale czyli ty, mimo wszystko, jak yy, twój syn pojechał, Bartek pojechał i ty oglądałeś ten onboard, to ja rozumiem, że ty później, no, no nie tak na luzie, że pierwszy raz w życiu, tylko zacząłeś bardzo krytycznie to obserwować, jak on tam się sprawował w tym samochodzie. <śmiech> 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 czy dobrze dyktuje, czy dykcja, czy to, czy tamto. Tak, tak. No powiem szczerze, że nawet to analizowaliśmy i tam no. w jedną stronę udało mu się nawiązać taki kontakt z, z, z drogą. I powrot... prawie prowadził samolot. Tak, Dokładnie, później troszeczkę było, później się już tam pogubiłeś, ale chyba jechałeś dwa, trzy razy, prawda? Więc tak, no bo to tak. tak za pierwszym razem to no ale całkiem, całkiem mówię Michałowi, słuchaj, no w razie czego to chłopak rośnie i. <laughs> ale, ty Bartku, ty, Bartku, pomimo takiego doświadczenia, powiedzmy, nie zakładałeś, że chciałbyś pójść drogą taty i zostać pilotem rajdowym, bardziej wolałeś kierownicę? Yy, znaczy z początku taki był. Już po tej przejażdżce jak do góry nogami miał kask założony. To on... <śmiech> Kasa, <śmiech> i nie, no nie oczywiście. Na lewą stronę. Yy, znaczy, nie, na początku może tak to, yy, trochę było, że yy, że myślałem o tym, właśnie żeby zostać pilotem. Yy, nawet jeden, KFD z razem przyjechaliśmy z tatą. Yy, to był chyba 2016 17 roku. Tak, rok. bo Grzegorz, ty masz w swoim e, całym tym zestawieniu znalazłem jeden rajd, gdzie jechałeś jako kierowca, natomiast statystyki nie podają, kto był pilotem twoim. Aha, a to był Bartek, właśnie. To był Bartek, tak. Aha, no znaczy, e, Bo też jechałem licencję robiąc, e, jechałem właśnie z tym moim sąsiadem, z, Jack, z Jackiem Paczyńskim. A rozumiem. A to były lata tam. D, d, 90. Czyli ty nie robiłeś swojej licencji równocześnie z Michałem, z nie, bratem? Nie, nie, nie robiłem i nawet wystartowaliśmy w pierwszym sezonie z Polski. Ja wtedy nie, nie zdobyłem tytułu, bo miałem e, licencję drugiej kategorii. Rozumiem. Którą w tym drugim Rozumiem. sezonie po prostu robiłem sobie. Rozumiem. No dobrze, mamy pół godziny audycji za nami. W takim razie chwila oddechu. A ile przed nami? A ile przed nami? O, Jeszcze o, ile przed nami? I w tej chwili mi się coś nam zagra. Albo przynajmniej odtworzy. 4080 to nasz numer SMS-owy. Przypominam, można do nas na naszym fanpageu również pisać. Także bądźcie z nami. Przypominam, Radio nocą do godziny pierwszej zapraszamy. A tymczasem Jarosław Wiesław pisze: Panie Grzegorzu, jak pan wspomina jednorazowy start korolą? Czy zostało w głowie coś z tych wspomnień? Pozdrawiam, pan Jarek. Ale, ale zanim, zanim Grzegorz odpowie, to muszę powiedzieć, że mamy zbieżność, że tak powiem, myśli i przygotowań do audycji z Jarosławem Wiesławem. Dlatego, że właśnie wykreślam pytanie, które zadał Jarosław. Bo Także też... Jarosław, jak masz jeszcze jakieś pytanie. To, to, to może prześlij nam wcześniej jakoś SMS-em, to ja sobie z tej kartki powykreślam tutaj. Dwa dni przed, jakbyś przysłał, to wtedy będzie idealnie. Natomiast Grzegorz, bo to jest, to jest pytanie kierowane do ciebie, ono dotyczy, tak jak Jarosław. Wiesław zadaje je, jak pan wspomina ten jednorazowy start korolną? Ale Jarosław tutaj zamieszcza zdjęcie również. To jest. Tej właśnie. korolni, tak? Jednorazowy start na zdjęciach. niebiesko jest. żółtej z... Dużymi napisami lokujemy produkt Nokia na błotnikach, tak jest. No Grzegorz kiwa głową. Grzegorz, ja uzupełnię tylko o swoją część pytania, ponieważ o ile dobrze wiemy, był to ten sam egzemplarz, którym chyba jednorazowo też startował Sebastian Frycz kiedyś czy Paweł Dytko, nie wiem. Oni nie najlepiej wspominali ten samochód. Jak z kolei ty to zapamiętałeś? No, powiem tak, to była przygoda jednorazowa w tym wórcu i no do dziś, dnia dzisiejszego siedzi mi to w, w głowie. Rajdówka prawdziwa z krwi i kości. Mieliśmy co prawda na początku problemy z ustawieniem tego samochodu, nawet musiał Janusz Kulik przyjechać, żeby nam, żeby nam tam coś poustawiać, bo. Samochód za bardzo nie chciał skręcać i po prostu był bardzo taki nerwowy, Michał mówi, wiesz co, nie wiem, czy to tak ma być, czy po prostu my tym autem nie umiemy jechać. Nie? Przypomnijmy I... tylko, że mm. sytuacja dotyczy sezonu 2002 i startu tym samochodem podczas rajdu Wisły. Tak, Dokładnie. Tak, tak Tak, tak. To, to był sezon, w, w którym na początku tam się nie układało i. Po, była decyzja, że po prostu przerywamy sezon i ostatni chyba to był rajd Wisły jedziemy w WLC. E, pamiętam, odcinek testowy właśnie to auto w ogóle nie no nie może go uprowadzić, prawda? I mówi: kurczę, nie wiem. Albo jest jakiś problem w samochodzie, albo, albo się nie nadaje do tego. E, Janusza przyjechał Janusz. przejedź się. Pojechał na górkę. Obróciło go gdzieś tam. Mówi: nie, 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 mówi, coś tu jest nie tak. Okazało się, że tam coś tam rozpieli, przepieli z przodu w zawieszeniu, prawda? I zupełnie inaczej samochód zaczął się prowadzić. Także to była taka przygoda. Pierwsza i, i po prostu 360 stopni. Później skrzynia biegów, troszeczkę Michał się musiał przyzwyczaić do tego, żeby żeby te biegi, prawda tam umiejętnie wbijać. Natomiast no, powiem szczerze, że pierwszy, drugi odcinek tyle nam trzeba było, żeby się z tym samochodem zaprzyjaźnić, a później to naprawdę już z odcinka na odcinek coraz większa frajda. Jak się rajd kończył, to myśmy po prostu płakali. To, <laughs> to, był, to, był, twój, to, to był twój pierwszy kontakt z samochodem w WRC? Tak, to był pierwszy i jedyny. Pierwszy i jedyny. Jedyny. Ale doświadczyłeś. No tak. Doświadczyłeś. Przejechałbyś się e, Bartek samochodem klasy WRC, co? Oj, bardzo chętnie myślę, jak, jak każdy jeden kierowca rajdowy. No więc właśnie. No więc zdania są podzielone, bo tu przychodzą różni koledzy o różnych doświadczeniach, powiedzmy i tak dalej. Jedni mówią, że dzisiejsze samochody klasy R5 to te samochody WRC z przełomu wieku to w ogóle nic nie znaczą przy dzisiejszych R5, ale przychodzą inni koledzy, którzy mają do czynienia z innymi drugimi do dzisiaj i mówią, że hola, hola, to tak wcale nie jest, hop, siup. No więc właśnie, ale to, to zobaczymy. Zostawimy ocenę innym wszystkim. Grzegorz, jest takie. Mamy kolejne pytanie do ciebie, ponieważ podczas Twoich startów razem z bratem, z Michałem, mówiło się tak powszechnie w środowisku o tym, że razem w jakiś sposób byliście namaszczeni od początku, czy prowadzeni wasza kariera przez Janusza Kuliga. Musimy sprawiedliwie o tym powiedzieć, oddać to wszystkiego, że bardzo Was wspierał, przekazywał sporo wiedzy. Pytanie jest takie, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć, czy. czy Tobie, akurat konkretnie Tobie, przy Twojej profesji, jako pilotowi, Janusz również pomagał i tym się zajmował? Czy na przykład y, poprosił o to i robił to y, Jarek Baran? Bo nie wiemy tego. Czy, czy na przykład Jarek nie brał w tym udziału i Ty się jakoś tam sam edukowałeś? Jak to było? No tak, była pomoc i ze strony Jarka, i ze strony Janusza. Y, przez te pierwsze właśnie lata y, spotykaliśmy się na zapoznaniach. Omawialiśmy chłopaki nam tam dużo pokazywali skracali nam po prostu myślę, że właśnie nasza bezwypadkowość taka od samego początku to z tym, że to było w pierwszych latach później już po prostu chłopaki powiedzieli teraz wyjedziecie już sami I budujecie było... sami tam, swoje warsztaty tak, tak. Mhm. no także były takie sytuacje, że na zapoznaniu z trasą wymienialiśmy się ja siadałem do Janusza a Jarek siadał do Michała. Także to była taka też duża, tak. fajna wiedza, cenna, prawda? Także kilka razy tak się zdarzyło, więc więc tutaj pomoc jak najbardziej była. Ale powiedz, doprecyzujmy: powiedz, jak zdarzyły się takie sytuacje, że podczas zapoznania z trasą, nawet na krótkie chwile, na przejechanie jakiegoś kolejnego odcinka, zamienialiście się miejscami, no to wiadomo, że siadałeś do auta do Janusza, Jarek siadał do twojego brata, ale rozumiem, że siadałeś do, do auta do Janusza, ale otrzymywałeś zeszyt Jarka, żeby czytać mu informacje, mm, które Janusz. Nie. Nie, nie, nie. 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 Y, robiliśmy opisy, i Janusz mówi: Dobra, zrobiliście opis, teraz się przesiadamy i pokaż y, A -a. na tej trasie, prawda, jak to wygląda z waszego punktu widzenia. A, I później no, to omawialiśmy, także. A -a. także no, czyli jeszcze, było, jeszcze no. taką pomoc widzisz, wnosił. Tak, tak. tak. Na, na, na żywym organizmie. Tak, tak. No ale to no. bezcenne takie rzeczy są, tak? Bo to jest doświadczenie, którego nie da się kupić, to trzeba zdobyć. Tak, dokładnie. Pamiętam na przykład na rajdzie, właśnie barburki. Janusz też siadł z nami do samochodu i słuchał, jak mamy opisany, i uh -huh. chwycił się za głowę. No, a my kompletnie bez doświadczenia żadnego. I on mówi: Kurde, to wyście ten ubiegły rajd pojechali tak dobrze z takim wynikiem, to co będzie, jak wy będziecie mieli taki opis jak trzeba? No, Także nas sposób. tak podniósł na duchu wtedy. No, i mobilizował jednocześnie e, do tego wszystkiego. Karol Mózdzież pozdrawia z biura. Ładne zdjęcie w tle widać, duży ekran, gdzie jesteśmy. Także pozdrawiamy Machamy teraz z tego ekranu, tak? Machamy, machamy, to, to, to nas zobaczycie. Z Michałem Rokitą zresztą. We dwóch nas pozdrawiają. E, dobrze. I. E... Tak to wszystko trwało, tak sobie jeździliście. Powiedz, powiedz, Grzegorzu, w takim razie, bo też mam takie pytanie, które odnosi się do pierwszego okresu, a w zasadzie przez cały, cały czas Waszej kariery, Waszego wspólnego jeżdżenia z Michałem, czyli z Twoim bratem. Powiedz, jak wyglądała kwestia, no bo, no bo nie da się ukryć. To jest. To jest kupę lat jeżdżenia cały czas razem 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 nie zmieniałeś pilotów po, kierowców po prostu i tak dalej wiesz gdybyśmy tutaj wrócili do nawet ostatnich audycji ponieważ przygotowujemy takie zestawienia i takie rankingi i jak czasami tutaj wymieniamy który kierowca ilu zmienił pilotów to wiesz to czasami się ludzie łapią za głowę rozumiesz że jeden kierowca miał 13 17 pilotów. Ludzie? Niektórzy nie mają tyle znajomych na Facebooku. Tak, 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 tak. Ile przez krótkie kariery potrafią zmienić pilota? I, i, a piloci znowu kierowców przesiadają się tak w kółko i tak dalej. Ale powiedz, jak wyglądała kwestia, jak to zapamiętałeś przez te wszystkie lata, bo to jest wiele lat jeżdżenia razem wspólnego, to no 20 lat ze swoim bratem jeżdżenia. Jak wyglądała kwestia podejmowania decyzji, różnych decyzji w zespole, na przykład o zmianie. Samochodu, o jakimś planie startów, powiedzmy, i tak dalej. Czy, czy, czy to bywały Wasze wspólne decyzje, czy na przykład decyzja podejmował któryś z Was, stawiając drugiego przed faktem dokonanym? No tutaj muszę powiedzieć, że Michał był zawsze od strony technicznej i to on decydował yy, o zmianie zespołu samochodu. Yy, ja powiem szczerze, bardziej się zajmowałem biznesem i jeżeli. Przychodziło do rajdu, to po prostu ja się pakowałem, jechaliśmy, natomiast on oczywiście mnie informował i się doradzał też, co o tym sądzę. Natomiast zawsze zdanie ostatnie i pierwsze tak jakby należało do niego, prawda? Także, także ja tutaj nie wchodziłem mu w, w kompetencje, bo, bo, bo no miał lepsze doświadczenie, lepiej się orientował w tym wszystkim, także tak to wyglądało. Czy ja rozumiem, że ty zajmowałeś się biznesem pod kątem firmy rodzinnej? Tak, firmy rodzinnej, tak. którą prowadziliśmy razem, wspólnie, z rodzicami, z siostrą, ze szwagrem. Rozumiem. Także... A kto w tym czasie przez te lata waszych początków i później tego rozwoju dalszego zajmował się tak zwaną szeroką logistyką waszych wyjazdów zespołu? Czyli wiesz, zgłoszenia, rezerwacje, no, licencje i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. No to tymi rzeczami ja się zajmowałem. Ty. Tak, hotele, licencje, zgłoszenia, całą tą właśnie sprawę taką biurokratyczną to, 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 to ja prowadziłem. Michał y, był od, od zapoznania się z trasą, tak i tam. Pamiętasz, pamiętasz z początkowego okresu i później stopniowo jak to narastało, kto obsługiwał wasze samochody? Od pierwszego powiedzmy. Od pierwszego. Pierwszy samochód no. wasz to był Opel Kadett GSi, samochód odkupiony od Janusza. Tak, chyba, Od prawda? Janusza odkupiony samochód, żółty kadet dwulitrowy, Piękna rajdóweczka wtedy dla nas, prawda? I e, wtedy obsługiwaliśmy ten serwis, e, tą rajdówkę na pierwszych rajdach ekipą e, rodzinną, e, kuzyni, koledzy, szwagier. Rozumiem. Także to była taka ekipa, naprawdę amatorska. Grupy, amatorska dosłownie. Amatorska. Tak, tak, tak. Także to była obsługa. Później w kolejnych latach. E, jak się było Clio Williams? Tak, jak Clio Williams, to już jeździł z nami Andrzej Kuśnierz który był też mechanikiem, Janusza Kuliga tak. przez długie lata. Następnie, korzystaliśmy z, ze stajni rajdowej, z Byszka Steca, a, e, czyli no już i, okresy tych wszystkich Mitsubishi, tak, które się tak. tam przewijały, mhm. e, no i przez długie lata, przez długie lata z firmą Hightech współpracowaliśmy. a no wiadomo, Wojtek Pishinger. Wojtek Piotruś, Piotruś Orłowski, tak, tak dokładnie Piotruś, Pajączek, Pajączek tak, no koledzy no, wy tu także... sobie śpicie a my tu o was mówimy Najwilski oczywiście nie zapomnijmy bo to też tak, barwna postać tak, w tym tak. zespole. Oczywiście. E, następnie, e, tagaj e, to już były ostatnie lata tak kiedy tam S2000 wchodziło w grę także a, kilka... mieliście jeden taki doskonały bardzo dobry udany sezon Citroenem C2 R2 w polskiej edycji Pucharu Citroen wtedy kto obsługiwał auto, e, firma czyli chłopcy z Krakowa tak, tak dokładnie tak No a dzisiaj dzisiaj podczas swoich startów z Bartkiem e, ostatnie trzy sezony już takie 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 No bym powiedział jeżdżenie pełną piersią jeżdżenie e, wybraliście sobie taki cykl pod tytułem rajdowe samochodowe mistrzostwa Śląska na tym się skupiliście tu sobie jeździcie e, Powiedzcie o samochodzie który macie No samochód samochód to Citroen Saxo Zbudowany, zbudowany w tarnowie. Generalnie no cóż można powiedzieć, tak grupowy samochód. A jak jedziecie na zawody, kogo bierzecie do obsługi tego samochodu? Do obsługi bierzemy pana Andrzeja Kuśnierza Proszę. Pani. Z synem, z synem, z synem, tak. Sztafeta pokoleń. Tak. To jest jednak. Przekazywanie sztandaru. No, to, to tak cały, ma czas, być. cały czas ma miejsce. To też stąd wziął, wziął się cały rozwój cywilizacji. Ewolucja w ogóle. Marcin, za daleko no ja, nie, nie. przecież. Dobrze, dobrze. Ale poczekaj, bo, 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 bo gubimy się, bo Jarosław Wiesel zadał pytanie, w którym wbił się w środek, że tak powiem, e, naszych pytań. E, natomiast. E, dobrze, na, na, na Bartku skupimy się teraz w takim razie. Bartek, jak to było? W momencie, kiedy tym się się zajmowałeś wszystkim, znaczy oglądałeś, jeździłeś na zawody i tak dalej. Mhm. Rozumiem, że albo sam, albo tata, może mama powiedzieli ci, możemy wrócić do rozmowy i tak dalej, ale dopiero wtedy, kiedy będziesz miał odpowiedni wiek i zrobisz sobie prawo jazdy. Znaczy, generalnie to, to było jakby może nie tyle oczywiste, ale. Nigdy nie był jakby sprzeciwu w domu, tata pozostawiał sprawę zupełnie luźno, nigdy mnie do tego nie namawiał, czy też nie odradzał mi, że, że tak albo nie. Tak jak mówiłem właśnie, ja na początku bardzo zainteresowałem się pilotażem, no i, i, i prosiłem bardzo często tatę właśnie o jakieś rady, często po prostu wyjeżdżaliśmy cywilnym samochodem z domu i... I trenowaliśmy opis, układaliśmy Razem jeździliście, tak, tak, rozumiem. Tak, normalnie a, czy siedział z do... zeszytem tak, na... na kolanach ze i robił notatki. Tak pisał, tak. Przez a później godzinę... próbował ci to czytać. Tak jest. Rozumiem. Tak, w ruchu miejskim, tam w... wiem. cywilnie. A, wiem, a ty krytycznym ruszka. okiem. Jak gdyby cały czas obserwowałeś, czy daną sekwencję, czy pojedynczą pozycję podał ci w odpowiednim czasie. Oczywiście, czy, że tak. Czy się wstrzelił tak. po prostu. <laughs> to nie to są to... żarty. Dobrze, dobrze. E, e, no i dobrze. E, no i co? i, e, Rozumiem, że. Tata, ani Cię od tego nie odwodził, nie zabraniał, ani Cię nie namawiał, zostawili to wolną rękę Tobie. Tak, tak, zupełnie, zupełnie luźno. Pozostawili wolny wybór, więc decyzja jakby należała do mnie i bardzo się cieszę, że tak było. No i, i później ukończyłem 17 lat, i to był taki okres, że mogłem startować. Nie mogłem startować jako kierowca, ale mogłem jako pilot gdzieś w KJD-sie. no i, i, i namówiłem, tatę, żebyśmy. Żebyśmy się razem przyjechali, naszym rodzinnym słowem Citroën crosserem No i tam, tam tak naprawdę zacząłem gdzieś stawiać takie pierwsze, powiedzmy, kroki. Po, po, po tym kjd się długo nic nie było, bo, bo czekałem tak naprawdę na zrobienie już prawa jazdy, żeby, żeby coś dalej móc iść w tym kierunku. No i w momencie, kiedy zrobiłem prawo jazdy i kupiłem pierwszy samochód, to plany się zmieniły <noise> i postanowiłem, że, że chcę sprowadzić jako kierowca. Masz licencję sportową, tak. zawodnika i kierowcy. Należysz do jakiego Automobil Klubu? Automobil Klub Śląski. Do Automobil Klubu Śląskiego w Katowicach? Tak. Proszę tak. bardzo. Dobrze. Bliżej byś miał do krakowskiego. Pewnie tak, generalnie zamierzaliśmy startować właśnie w cyklu Mistrzostw Śląska, z tego względu też zapisałem się po prostu do automobilu śląskiego, żeby już po prostu wygodniej było, wygodniej, tak, zgadza się. Powiedz, powiedz, mimo wszystko wszystko jeszcze zatrzymamy się przy tych twoich latach początkowych, Bartek. Mimo wszystko no, spróbuj się odnieść do tego, jak wielki wpływ na te twoje wszystkie aspiracje, czy te twoje marzenia rajdowe miał tata i wuj. No, myślę, że w stu procentach. No, głównie, głównie to dzięki nim tak naprawdę stał się to jakby moją pasją i, i z inspiracją do tego sportu. No, myślę, że gdyby, gdyby nie startowali, to nie wiem, czy kiedykolwiek bym się tym zainteresował. Myślę, że interesowałbym się, ale nie w takim stopniu. Yy, więc no tutaj głównie im to zawdzięczam i, i, i cieszę się, że, 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 że taką możliwość dostałem. Ale sztandar jest przekazywany w sposób prawidłowy i ta sztafeta, którą sobie przekazują, wiesz, bębenek, bębenek, i dalej jeździ bębenek. To jest jedna sprawa. Bartek co prawda na swoim koncie Bartek ma 23 lata, Bartek na swoim koncie ma 18 startów, 18 rajdów zaledwie, eee, ma 3 wycofania, czyli Bartek osiąga w tej swojej krótkiej karierze, no, powiedzmy niecałych pięciu lat, bo, bo to były takie początki, jeden-dwa starty, powiedzmy jakieś mniejsze imprezy pucharowe i tak dalej i tak dalej, takie pięć lat naciągane, powiedzmy, tak naprawdę to ostatnie trzy, ale ale były było tam coś wcześniej. Bartek osiąga dzisiaj mimo wszystko, w tym sumie okresie co co dobrze rokuje, ja mówię o przekazywaniu tej sztafaty ponieważ Bartek osiąga identyczną skuteczność jaką Osiągał jego tata, czyli na poziomie 83% dojeżdżalności. No to, to, czy gen przekazuje gen? Ale oczywiście, Wiesz, że tak. No to, to nic jest... się nie bierze z niczego. Tak. Trzy pierwsze swoje starty, bo musimy to wspomnieć po sprawiedliwości. Osiemnaście rajdów, ale, mm, ale cztery rajdy nie pojechałeś. Osiemnaście startów, ale cztery rajdy nie pojechałeś swoim tatą. Dotyczy to szczególnie początku. Pierwsze trzy, na pierwsze trzy zawody takie urządowane pojechałeś ze swoim, przypuszczam, kolegą, rówieśnikiem, Tomaszem Chłapkiem. Tak, zgadza się. Zgadza Takie. się. Y przy okazji pozdrawiam cię Tomek, dawno cię nie widziałem. Dobrze. Jeden rajd, jeden rajd, y nie wiem czy zaliczany do cyklu Mistrzostw Śląska. To był rajd Ziemi Proszowickiej. Pojechałeś z Oliwią Szymczyk. Tak, tak zgadza się. Y to, to był akurat Kajodes. To był Kajodes niezaliczany do Mistrzostw Śląska. występ już odnotowałeś. Y tak, tak. To pierwszy, pierwszy start jako, y jako gość w kategorii gość. E, tak, zgadza się. No, jechaliśmy wtedy razem z Oliwią. E, Ty też... pojechałeś wtedy, Grzegorz, patrzeć na to, co on tam robi? Czy samego go puściłeś? Wtedy nie, wtedy nie, ale byłem e, na właśnie kjd z, z Tomkiem e, Chłapkiem. No, i mogę opowiedzieć, o pojechałem z żoną. Opowiadaj! Tak? To był taki moment dla mnie, kiedy, kiedy po prostu rozczepany wróciłem do samochodu i mówię do żony: Nie, 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 koniec, koniec, mówię. On nie będzie jeździł. A co tam zobaczyłeś? Opowie? Słuchajcie, no, stanąłem, mówię: chodźcie, chodźcie, tej dziewczyny, Tu jest takie fajne miejsce. To odcinek był bardzo króciutki, 3 km. Nawet chyba niecałe, zeszliśmy na dół, byliśmy sami. No i jedzie tam jeden drugi trzeci, ja mówię, teraz będzie Bartek jechał, prawda? I słuchajcie, akurat tak ustawiliśmy się centralnie na takiej bardzo wąskiej partii i wylatuje z zakrętu w pełnym poślizgu między takimi drzewami wąskimi i sunie po prostu chyba z 40 metrów tym bokiem. Tym bokiem, tak. Tym bokiem. Chwycił Ale utrzymuje chwycił się bo... na tym asfalcie? Czy się tak. powoli przesuwa w stronę tych no, drzew? Dosłownie 10 centymetrów od drzew. Taką szlajfę zrobił, później to tam sfotografowaliśmy i mi serce zaczęło tak, ja widziałem, nie, nie. nie. Ja mówię jadę na metę i, i koniec po prostu bo, bo, bo to co zobaczyłem to a ty jeszcze tam jego przeciąć to gwałtownie. tak tak ja byłem ja byłem za tym żeby to może, może źle ale mówię Czerpać. nie jak on tak jak on tak ma jeździć to koniec to zabieramy kluczyki To nie ma sensu bo się zabije prawda i, i to nie o to chodzi akurat taki był taki pech czy szczęście w tym że, że ja tam stałem i to zobaczyłem z żoną mi się nogi ugięły po prostu no, a żona, naprawdę, gruba na gruba akcja a żona, to tak ona sama nie wiedziała, że to auto jedzie bokiem. No, no powiem ci, znalazłaś się w trudnej sytuacji, bo generalnie dawała wam ciągle przyzwolenia na wszystko. No tak. Trochę pożałowałem, że ją wtedy wziąłem też. Bo... Mogło się to skończyć różnie. Dobrze, no więc w związku z powyższym, w związku z y, tym, co opowiadasz, e, automatycznie dwa pytania do Bartka. Po pierwsze, rozumiem, że miałeś fantazję wtedy dużą. W, w tym momencie, o tej sytuacji mówimy, tak? tak. No tak. Znaczy, ja powiem tak, to, to nie było celowe. A to nie było celowe. To nie ja było celowe. Powiesz, drugie pytanie brzmiało, czy startując z odcinka, wiedziałeś, gdzie stoją rodzice i chciałeś się pokazać? Nie, ja, ja nawet nie wiedziałem, że tak naprawdę będą na, na odcinkach, bo tata wspominał, że może przyjedzie, ale tak nie wiedziałem do końca. Nie było tam za bardzo czasu, żeby się komunikować. Natomiast ja wtedy startowałem... To był, to ja już ci Saxo tak, to jeden z pierwszych rajdów, to był bodajże. I ja wtedy nie miałem jeszcze żadnych opon tak naprawdę sportowych, jakichś tam kupionych, tylko yy, yy, cywilne, cywilne opony, tak. opony. Tak, na cywilnych oponach wtedy była strasznie kiepska pogoda, bo deszcz tam, tam padał cały dzień. Do tego wyszło trochę syfu, no i niestety gdzieś, gdzieś nas w pewnym momencie zarzuciło i faktycznie lecieliśmy przez dobre 30-40 metrów bokiem. No i pech chciał, że tata akurat stał w tamtym miejscu, i, yy, ale później już wytłumaczyłem, że, że to był... Incydent. Ale Bartku, ale Mam takie pytanie do Ciebie, bo widzisz, bo to jest tak, bo nie, nie, nie możesz powiedzieć i przyjąć, że Ty stawiałeś pierwsze kroki, uczyłeś się, doświadczałeś i tak dalej, dlatego że Ty miałeś ten komfort i jak sami tu mówicie i Twój tata to mówił, tata Cię uczył, edukował, zwracał Ci uwagę na wszystko i tak dalej. Więc zakładam, że nawet jak na pierwszy stary takiego całkowicie młodego, niedoświadczonego człowieka, ale wiedziałeś już, jak to trzeba robić i potrafiłeś tą drogę przed. Wystartowaniem sobie odpowiednio opisać. Ale mimo wszystko poleciałeś, jak twój tata pięknie mówi, 40-metrowym ślizgiem niezamierzonym. Więc jak oceniasz to? Gdzie był błąd dzisiaj z perspektywy? Yy, z perspektywy dzisiejszej, kurczę, ciężko mi tak powiedzieć, naprawdę, bo yy, no, myślę, że, że brak doświadczenia. Myślę, że brak doświadczenia, bo yy, to był taki akurat zakręt, gdzie było dużo, dużo sypu naniesionego. Ja. Być może nie zwróćcie na to tak do końca uwagi. Eee, Pilota nie miał za bardzo Tak, za bardzo się przytulił do zewnętrznej, tylne koło chwyciło. Tak. I pojechało Dokładnie. Także klasycznie. Mówię sobie, bardziej środkiem trzeba jeździć. Jednak, tak, zdecydowanie. Tak to zapamiętam. Ale dobrze się skończyło wszystko. Tak, skończyło się, skończyło się tak. bardzo dobrze, bo wyszliśmy... Tylko dogoniłeś na tej mecie, żeby go tam skończyć. Nie. nie, ale pojechaliśmy na strefę, żona mnie uspokoiła, mówi... Nic mu nie mów, proszę cię, błagam cię, nic mu nie mów, bo to tylko będzie gorzej, bo, bo, bo on ma tam następne te odcinki jechać. I tak mnie przekonała, żeby, więc dobrze, nic się nie odezwałem, przyjechałem na y, tą strefę, podchodzę do chłopaków, Bartek wysiada i mówi, tato, jaką miałem akcję, nie <laughs> <laughs> widziałem. <śmiech> czyli, czyli przyznał się. Przyznał się od tak, razu. się od razu, od razu. Eee, Słuchajcie, przerwę by trzeba, bo <grym> musimy zrobić. Tak, przerwę. To piszą cały czas do nas. Wreszcie mogę Was słuchać w środku dnia i to na żywo. Pozdrowienia dla dużej radiorajdowej boheńskiej rodziny. Z najdalszego miejsca na planecie, gdzie można słuchać radiostrady. Jarosław Wiesław podejrzewa, że chodzi o Radom, ale mam wrażenie, że jednak gdzieś dalej to musi być. <grym> najdalsze eee. miejsca na planecie, przepraszam, od nas, czyli po drugiej stronie kuli, to chyba Nowa Zelandia. No właśnie. Nowa Zelandia Więc tak. napisz, gdzie jesteś bardzo. Jest. Jesteśmy ciekawi. Bracie kalczyńscy, pozdrawiam. 4080 nasz numer SMS-owy i na naszym Facebooku cały czas też jesteśmy. A my dajemy w tej chwili jak zwykle co czwartek, co tydzień szansę naszej kukułce. Trzy minuty po północy, tu Radio Kraków, słuchają państwo magazynu Radiostrada, nocą, yy, tutaj się od razu już wyjaśniło, że Grzegorz Dachowski to jest w Nowej Zelandii, Opisał, że jest w najdalszym miejscu i tu jak Andrzej słusznie podejrzewał, to musi być na drugiej półkuli, dokładnie, jakbyśmy zrobili odwiert, to byśmy Grzegorzu u ciebie byli. Jakbyśmy zaczęli, zaczęli wiercić go na rynku w Krakowie, mm -hmm. przy Sukiennicach, to może byśmy się dowiercili w Sydney przy Operze. A to już w Australii. A, a my do Nowej Zelandii my się tak. mamy dowiercić, a to wiertło inaczej. Spróbujmy, puścimy. no może, może kiedyś się uda. Też ciekawe pytanie. Do połowy wiercimy się w głowę, a od połowy to już. Skręcimy troszkę. Będzie płycej. Tak jest dokładnie. 40-80, tak. nasz numer sms gdybyście chcieli do nas pisać. A my dzisiaj rozmawiamy o tym, że w dalszym ciągu będzie uprawnione mówienie o tym, że na trasie kolejnych rajdów jest załoga Bębenek Bębenek, ponieważ gościmy dzisiaj w studio. Tym razem nie brata z bratem, ale tatę z synem, czyli. Grzegorza i Bartka Bębenków. Wracamy do naszych pytań, do audycji. E, towarzystwo się rozkręca. Mm piszecie do nas coraz więcej, ale to Marcin tu monitoruje. A tu mamy na przykład piękne zdjęcie. Karol Moździerz pisze, że Bartek za 20 lat przekształci się w Dina Castronowo. Zgolił wrótkę, żeby go nie można było poznać. No to jak chcecie zobaczyć, jak wygląda bezbródki, raz, dwa, raz, dwa na naszą stronę internetową, klikajcie w zakładkę Oglądaj nas i jesteście już z nami w naszym studiu. Ja wrócę do sprawy, Grzegorz, takiej, która wymieniłem tutaj te, oczywiście no, no trudno wymienić wszystkie wasze tytuły, tak jak zaznaczyłem na początku. Natomiast te pięć podiów w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski no musiałem to odnotować bo to jest nie byle co pięć razy stajesz na podium co prawda nigdy nie na najwyższym ale tuż poniżej e, byliście zawsze. Chciałbym też o tym, żebyś wspomniał tak krótko o takie czasy, ponieważ e, zdarzało się też, że przez kilka sezonów e, byliście zawsze na liście priorytetowej Polskiego Związku Motorowego. Mieliście taką listę. E, Grzegorz e, z innych takich sukcesów wartych odnotowania jest to, że wygraliście rajd Polski jako mistrzostwa Europy w klasyfikacji generalnej w Mikołajkach. O ile dobrze pamiętam, w 2008 roku w 8, tak. tak jest. Tak jest. A w 2009 ten rajd był, czyli w następnym roku był. Po raz pierwszy w Polsce świata. rundą eliminacją tak. mistrzostw świata, a wyście rok wcześniej wygrali ten rajd, prawda? E, no, jakie masz wspomnienia z tego okresu? No chyba najlepsze, powiem najlepsze. szczerze, że tak, tak. Bo ten wygranie rajdu Polski to, to jest taka rekompensata za. Może za to, że nie zdobyliśmy tytułu mistrza Polski, prawda? Mhm. Natomiast no, przepiękny rajd, pięknie nastawieni byliśmy do tego rajdu. W ogóle Michał Szutry, luźne nawierzchnie, czuje się tam jak ryba w wodzie. Także rajd dostaliśmy numer 16, już nie pamiętam z jakich względów. Także jechaliśmy jako szesnasta załoga i wiadoma sprawa, na szutrach może być sytuacja, że pierwsze załogi mają gorzej, kolejne mają lepiej. Pierwszy dzień jechaliśmy praktycznie każdy odcinek wygrywając, prawda? Pierwszy OS pamiętam, jedziemy, już piękna kolejna się zrobiła, więc super trzymanie. Na pierwszym się była taka potężna hopa no, Michał był e, Świetnie był przygotowany do tego rajdu Nawet e, po e, Treningach, po zapoznaniu e, Pytam go, bo tam miałem taki Dylemat, mówię, Michał, a powiedz mi tam Na tej hopie, na tych dwóch, czy tam na trzech Jedna po drugiej, to tam coś będziesz Stejmował, czy tak A on mówi tak, który, aha tam na tym od... nie, 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 mówi tam idziemy U, to myślę sobie, to będzie grubo Jakże na, go... na, na sekundę ci przerwę Będziesz oczywiście mm -hmm. dalej kontynuował Ale ja, ja muszę teraz wtrącić do tego mm -hmm. No nie możesz, że ty jesteś bardzo skromny to, to nie jest tak, że kierowca był doskonale przygotowany Był, na pewno był Ale równie dobrze przygotowany byłeś ty Ponieważ jeżeli jeden Z siedzących w samochodzie dwóch ludzi Którzy tworzą załogę Nie jest równie dobrze przygotowany Jak jego partner, wiesz o tym dobrze Że z reguły nic z tego nie wychodzi nie Proszę, kontynuuj To taka dobrze, wstawka dziękuję to, bardzo była tak, tak. No, oczywiście oczywiście advocem, to pełna, pełna współpraca pełna tak współpraca w wierze jak, jak się jedzie jak, jak, jak wygra się pierwszy odcinek rajdu i to na i to, tak, i to wygraliśmy chyba nie wiem 14 sekund także mhm. to była taka jakaś straszna różnica. To nas tylko i wyłącznie rozkręciło. To nam, zjechaliśmy z tego OS-u, mhm. y, trochę przecieraliśmy oczy, bo nie spodziewaliśmy się Dodało takiego wyniku, tak, <laughs> że, że, że aż tyle. Czuliśmy, że, że, że jest super, prawda? że to naprawdę bardzo dobrze wszystko nam y, gra, zawieszenie i, i my w samochodzie. No, i już po prostu trzymaliśmy do końca. Do, 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 tam z jakimiś. były takie chwile grozy, gdzie. gdzie, gdzie w, y, y, łamaliśmy kawałek felgi o kamień, y, ale na szczęście nie zeszło powietrze, także kontynuowaliśmy drugi dzień rajdu jechaliśmy jako pierwsi więc też tak jakby, udowodniliśmy to, że na tym rajdzie jesteśmy nie do pokonania ponieważ też wygrywaliśmy odcinki, no i super dowiedzieliśmy te, ten, to, to miejsce do, do do mety i tak jak mówię no to dla nas naprawdę była największa, wygrana i, i rekompensata za, rekompensata, te wszystkie tak, inne. Za, za, hmm. za brak tego pierwszego, w RSNP. Hmm, to był Grzegorz, wiesz, no b, 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 wielu ludzi, w tym ja oczywiście. Zapamiętaliśmy to jako rzecz w, w, wtedy no sensacyjną, niebywałą. To, to nie tylko to, że to, że ten rajd wygraliście, ale styl też, w jakim to zostało zrobione wtedy. Natomiast, natomiast Grzegorz, no, w zasadzie w zasadzie była taka sytuacja, że jak od drugiego, może nawet trzeciego odcinka Specjalnego objęliście prowadzenie, to do końca już go nie oddaliście. Tak, tak tak, tak było. To było. Ja wiem, bo to musimy się cofać teraz już, no powiedzmy, 12 lat do tyłu. Pamięć jest zawodna, ale, ale, ale tak to było. Natomiast drugi taki bardzo dobry sezon, który wasz, który ja obserwowałem i który mi się bardzo podobał i on też jest na pewno zasługuje na odnotowanie. To był sezon, Grzegorz, 2010, kiedy nagle nieoczekiwanie dla wszystkich postanowiliście z tych czterołapów, tych dużych, ciężkich, szybkich samochodów wsiąść do malutkiego Citroena. Nie bacząc na to, że macie te priorytety, te, ty, że jesteście ciągle wicemistrzami w generalce, postanowiliście, a co tam siadamy do małego samochodziku Tak, tak, dokładnie tak było. Rok 2009 kończył się z problemami finansowymi, tak, jakby stanęliśmy przed taką decyzją, albo nie jedziemy w ogóle, albo musimy zmienić coś właśnie w, 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 w samochodzie, prawda? Czyli obserwowaliśmy ten puchar dość, dość długo. Nie sądziłem, że, że będziemy kiedyś pchnięci, żeby się cofnąć do, do Pucharu, bo jednak, jak się już jeździ czterołapami, to, 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 to o tym się tylko marzy. E, tak jak mówię, z, z braku e, z możliwości wybraliśmy Citroena. E, siedząc w domu, Michał mówi: Słuchaj, czujesz, że damy radę? Ja mówię: Czuję, że damy radę. Mówi. Michał mówi: Ja też czuję, że damy radę, także wsiadamy, jedziemy, spróbujemy. Ale ja pamiętam, że te Wasze starty już od początku tym Citrenem sprawiały pewne kłopoty, powiem Ci, organizatorom poszczególnych rund, dlatego że Wy mieliście wtedy wysoki numer, o ile dobrze pamiętam, na liście priorytetowej chyba drugi nadany. Tak, tak. Dobrze z tego względu, że, wygra, że właśnie z, w, w rajdzie Polski. Tak. W 2009 roku lanserem jechaliśmy, zdobyliśmy punkta w Mistrzostwach Jeden Świata. Jeden punkt w Mistrzostwach tak, Świata, tak. 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 Zostali się bardzo wysoki procent. i później nagle oni pojawiają się w Mistrzostwach Polski malutkim samochodem, gdzie cała ta grupa tych samochodów jest tam ustawiana, no wtedy jeszcze też była niezła frekwencja, powiedzmy od numerów tam 16, 20, 22 wzwyż, a oni nagle z tą dwójeczką z przodu, no i teraz zaczyna się kłopot, zarówno wobec konkurentów, którzy mówią tak, no nie, nie, on nie może tak z przodu jechać, bo ma dużo lepszą drogę od nas, to nie, rywalizacja nie jest taka do końca jak trzeba. E, tak, ale z tego co pamiętam, to chyba jechaliśmy w stawce, natomiast jeden rajd e, jechaliśmy, już chyba ostatni. Tak, jeden rajd ostatni tak, chyba, tak. ale też pamiętam taką sytuację, że był prolog do rajdu e, dolnośląskiego w Kłodzku, prolog na ulicach Kłodzka, i jechała od, od tyłu jechała cała stawka ludzi, powiedzmy, i wtedy organizator. A, a te najmocniejsze auta jechały na samym końcu, te, te najsilniejsze, najmocniejsze. No i później była taka sytuacja, że ci kibice zgromadzeni na tych ulicach, no przejechała tam jakaś rycząca ostatnia fura, bardzo silna i tak dalej. I oni zbierali się w zasadzie do tego, żeby się już rozchodzić, zaczęli wyłazić na tą jezdnię, a to nagle Bóg za zakrętu bębenki wylatują, bo oni jeszcze jadą, no bo oni <laughs> mieli odpowiedni numer. <laughs> tak, tak, tak. tak. Tak, tak, tak. Była, była. Ja, ja, ja pamiętam takie zdarzenia taką sytuację. 2010 i wtedy, ja, ja pamiętam, wtedy z Michałem miałem taki, taki, taką rozmowę, to zapamiętałem, czyli to było 10 lat temu już, dlatego że wtedy udało nam się doprowadzić. Byłem w to zaangażowany też w jakiś sposób, doprowadziliśmy do tego, że e, odbyła się runda mistrza z Polski na rajdzie Bohemii w Czechach. Pojechaliśmy tak. na rajd Bohemii. I pamiętam, że znaczy, różne emocje towarzyszyły temu wyjazdowi na tą Bohemię. Jedni krytykowali, drudzy chwalili, ale większość była krytykantów, nie chcieli. Natomiast po rajdzie wszyscy byli zachwyceni. I e, pamiętam, że wtedy z Michałem rozmawiałem i Michał miał bardzo dobre wrażenia z tej Bohemii. Tak tam mieliśmy bardzo ciekawą sytuację dlatego, że na pierwszym odcinku na drugim chyba kilometrze złapaliśmy kapcia i zmienialiśmy go na na osie także dwie i pół chyba minuty od razu na dzień dobry na starcie mieliśmy w, w plecy i proszę, proszę uwierzyć, że odrobiliśmy te dwie i, no, dwie i pół właśnie. minuty na całym rajdzie, mhm. wygraliśmy klasy w polskiej klasyfikacji no i pewnie jak nie ten kapuś, to też wygralibyśmy międzynarodową, bo no tam jest, też no przyjechali Słowacy. Czyli czy, czy ten no. rajd, ten, 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 ten czeski rajd, proszę ja ciebie, tak naprawdę po drugiej stronie Karkonoszy, bo on tak. niejako tak. jest podobny do rajdu karkonoskiego, bardzo wam spasował. Tak, bardzo nam spasował i to w ogóle cały rajd był w takiej właśnie presji, że musimy gonić i odrabiać. No, był to długi rajd, tak. super asfalty, piękne trasy, no coś nowego dla nas, dlatego że tutaj jeżdżąc kilka... Nas... 20 lat po tych samych OS-ach, tak. no to taka nowa, nowe trasy, nowy tak. rajd, to, 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 to było coś, coś takiego mobilizującego, tak. gdzie, gdzie trzeba naprawdę się skupić bardzo mocno, bo żeby szybko jechać. Ale Grzegorz, jest jednocześnie tak, że te wszystkie statystyki pokazują, że akurat Wy, w Waszym przypadku, no tak się złożyło. Nie doświadczyliście zbyt wielu startów zagranicznych, już prawie w ogóle startów takich prywatnych. Oczywiście wyjeżdżaliście na zagraniczne rajdy wtedy, kiedy one stanowiły, każdy z tych rajdów stanowił rundę mistrzostw Polski. Mówię właśnie o tej Bohemii, mówię o koszycach, chociaż raz odnotowaliśmy to, że pojechaliście prywatnie razem z bratem na rajd Barum, tak, Barum. Tak. Ale, 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 ale więcej więcej takich startów nie było. No tak się ułożyło po prostu. Tak się złożyło. No, my praktycznie każdy sezon to była walka o Budżety. o budżet i, i po prostu dopinaliśmy tylko i wyłącznie rajdy. Wielokrotnie nie było na testy czy, czy na jakieś właśnie już w ogóle rajdy zagraniczne, to to zupełnie nie, nie. Także skupialiśmy się na mistrzostwach Polski. To tutaj rachunek ekonomiczny na to Cały czas pracował. Natomiast wtedy faktycznie pojechaliśmy raz gościnnie. Nie pamiętam już z jakiego powodu. Może Michał miał nadwyżkę w budżecie i mówił: hmm. Pojedziemy sobie taki barum. To później nam super zaowocowało właśnie w kolejnych rajdach w sezonie. Co ty powiesz, mimo tak, wszystko? Tak, tak. Mhm. To taka jazda zupełnie bez presji, prawda? Bardzo długi rajd, nowe odcinki i to nam bardzo dużo dało. Bardzo dużo. I tak właśnie później mówiliśmy, że gdyby. Były pieniądze na to, żeby sobie przed sezonem taki rajd pojechać gdzieś tak luźno, zupełnie bez napięcia większego, to, to bylibyśmy super przygotowani do, do każdego sezonu. Słuchajcie, mili Państwo, nasi słuchacze, bo sytuacja jest taka: to też trzeba zważyć i wyważyć, i tak bardzo do tego podejść no po prostu rozsądnie, jak Państwo słyszycie, ponieważ tak, jest załoga, którą utworzyli dwaj bracia, którzy tak naprawdę w zasadzie sami dążyli do tego wszystkiego, sami się finansowali, sami jeździli razem 20 lat, ocierając się o najwyższe podja przez te 20 lat w Mistrzostwach Polski, zajmując bardzo wysokie pozycje, mając na sobie. Wiele szarf mistrzowskich i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie są załogą znaną z tego, i znani są, że nigdy nie próbowali tej, tych swoich sukcesów i tych pozycji przekuć na jakąś, no trudno, trudno mi to nawet nazwać, na jakąś taką popularność, powiedzmy, tanią, powiedzmy, i tak dalej. Gdzie jest tak, że dzisiaj. nie zostali celebrytami. Że nie zostali celebrytami. Cele... No nazywają rzecz po imieniu. Bo dzisiaj jest tak, że, że ktoś. znamy z tego, że jest znany. Tak? ktoś zostanie raz powiedzmy gdzieś się otrze o coś powiedzmy i tak dalej i wiesz no, no nie bez kija nie podchodź jest największą gwiazdą celebrytą e, tak żąda dostępu do, do mediów do gazet do, no, no nie 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 nie, nie. No. <śled> Czekaj, bo mnie wybiłeś z Przepraszam. I, I teraz, natomiast, natomiast bracia, bracia Michał i Grzegorz Bębenek zawsze, zawsze z taką pokorą i, i, i tak skromnie do tego podchodzili, osiągali te sukcesy, ale nie obnosili się z nimi. Tak, ja myślę, że to chyba była taka nasza celowna, że znaczy, nigdy nie mieliśmy parcia na to, żeby, żeby gdzieś tam, prawda, by dążyć do tego, żeby sobie podnosić tą sławę no wiemy, że Sława też ma swoje minusy, prawda? Także mi jest bardzo miło teraz... Ale wy jesteście znani, tylko jesteście bardzo lubiani, bo to jest wiele osób, które są znane i niekoniecznie lubiane. Po prostu się ich toleruje, bo są popularni, tak? Popularna to ta może być zupa pomidorowa. Ale jak chodzi o sportowców, to wy jesteście znani, bo mieliście sukcesy. A lubiani, bo właśnie to, co Andrzej powiedział. Jesteście skromni i normalnymi facetami. się tu dzisiaj, słucham tego z przyjemnością i, i słyszę, że to są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, tak? Nie przyszli się na puszy, tutaj opowiedzieć, nie wiadomo jakie cuda, tylko fantastyczne to jest. No. I stąd ta rzecz fanów. No bardzo mi miło słyszeć takie słowa. Jakoś tak nigdy nie, ani ja, ani Michał nie chcieliśmy być showmanami, prawda, tylko sportowcami, zawodnikami i, i zawsze tak jakby prawda, prawdomówność, i działanie w fair to nas cechowało i tu mieliśmy taką dewizę, a jak nas ludzie ocenią, no to teraz bardzo miło słyszeć, jak, jak, jak takie no to, słowa to, to, mówicie. To mówimy chyba jednym głosem w imieniu tych wszystkich, którzy was oceniają. No, taka jest nasza ocena. Ja, Bartek, żebyś ty teraz nie popadł tu w jakieś. Tak. Wiesz, bo możesz, tu teraz, wiesz. możesz się w ogóle po, tym, po, tym, po tych oświadczeniach tu wygłoszonych przeze mnie, i przez swojego tatę, możesz się załamać i powiedzieć: Dobra, to ja już w ogóle tego nie robię. bo, bo, bo... No ale powiedz, jak ty się do tego odnosisz? Jak to zapamiętałeś, właśnie? To, że, że tata z wujem, to mimo wszystko tacy skromni byli przy tym wszystkim, że nie zabiegali o te media, nie obnosili się z tym wszystkim i tak dalej. Czy to mi się to podoba? No tak, no mi się jak najbardziej to podoba i, i staram się dążyć tą samą drogą, bo też uważam, że, że właśnie albo się jest sportowcem, albo się nie jest sportowcem i, i myślę, że tą drogą trzeba iść. No i robimy to, co jest dla nas najważniejsze, czyli właśnie to, żeby startować, żeby jeździć, żeby czerpać z tego przyjemność, radość i pasję. No, i, i myślę, że dążenie tutaj do, do uzyskiwania coraz lepszych wyników jest znacznie ważniejsze w tym wszystkim. Fajnie powiedział, widzisz, czyli przede wszystkim sport. Przede wszystkim sport, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, jest 20 minut po północy, yy, zrobimy sobie małą przerwę, zagramy i za chwilę wracamy do rozmowy. 25 minut po północy tu Radio Kraków, Radio Strada nocą, jeszcze przez 35 minut, także czasu coraz mniej. Spieszcie się, jeśli chcecie do nas pisać. 4080, przypominam, numer SMS-owy na Facebooku, na naszym fanpageu też jesteśmy i tam też Was serdecznie zapraszamy. A kto chce zajrzeć do studia, no to przypominam przez naszą stronę www.radiokrakow.pl, zakładka Oglądaj online i już jesteście razem z nami tu w studiu. A z nami Grzegorz Bębenek i już Bartek, Bartek Bębenek już są z nami. Bartek, no mniej pytaj mamy do ciebie, bo e, no, b, b, wiesz, kiedyś oczywiście też cię zaprosimy, ale musimy wykorzystać e, obecność Twojego Taty. który oczywiście. Trudno jest go namówić na takie wyjścia do radia, a on naprawdę ma co opowiadać. Na, nawet dobrze, że jesteś, bo możesz posłuchać, muszę ci powiedzieć. O, o, zgadza się. <laughs> Może którejś historii nie słyszałeś. No, no, właśnie, Może właśnie. którejś historii. Może którejś historii nie, nie słyszałeś. Grzegorz, SMS-em ktoś pisze do nas, mianowicie takie szczere pytanie do chłopaków. Jak wyglądała noc po rajdzie? zarówno po sukcesie, jak i po porażce. Pozdrawiamy. Ale ja, ja mam tylko taką uwagę do słuchacza takiego, jeżeli zadaje pytanie, prosi o szczerą odpowiedź na takie pytanie, to fajnie by było szczerze się przedstawić. O, i wtedy byśmy wiedzieli, kto to z rodziny takie pytania zadaje. Kto to, kto to wierci. Mamy numer, no, no. nadawcy. Nie zawahamy się go użyć. Nie zawahamy się go Grzegorzowi przekazać. Ale w to po. Dobrze, dobrze. Powiedz no, krótko o tych nocach. powiem krótko, no, pierwsze, pierwsze yy, eliminacje pierwsze sezony, to znasz temat, zawsze była impreza, prawda? Zawsze no. dostawaliśmy w reklamówkach, dostawaliśmy po prostu na dyskotekę. Tak. I wszyscy zawodnicy szli, praktycznie w 90% tak. równo, każdy się spotykał i tam. Jeszcze omawialiśmy różne sprawy, na zewnątrz często też tak. tak, tak. No, natomiast natomiast później Później to już powroty były, bo czasami były rajdy kończył się w niedzielę w poniedziałek do pracy trzeba było zjeżdżać. No, na nas świetnie działał e, dobry drink, e, jakieś whisky prawda, dobra muzyczka w samochodzie i, i tak sobie wracaliśmy, prawda? I tak, zawsze z uśmiechem na twarzy. E, oczywiście ten drink, nawet to nie jeden, i, który prowadził to, Nie, Nie, no, oczywiście tak, tak, kierowca zawsze był, zawsze był w gotowości bojowej. Grzegorz, dwa pytania zadał nasz kolega Wacław Stawiarski. Mianowicie brzmią one następująco. Grzegorzu, czy po zakończeniu startów z Michałem otrzymywałeś propozycję startu jako pilot do innych zawodników? Tak, otrzymywałem. Kilka propozycji miałem, natomiast no, odmówiłem. Odmówiłem z tego względu, że. Po prostu nie chciałem zwiększać ryzyka swojego, też, prawda, bo, bo, bo jednak tyle lat i naprawdę nie mieliśmy żadnej kontuzji fizycznej. No, myślałem o tym bardzo mocno. Po prostu odmówiłem. Ale czy to było I... tak, Grzegorz, że w Twoim przypadku po 20 latach jeżdżenia byłeś troszeczkę zmęczony i założyłeś sobie, że trochę chciałbyś odpocząć? Tak. Sezon może tak. dwa, a, a potem odpoczywając ten sezon albo dwa, nagle się pojawiło to, że będziesz jeździł, ale z synem. Swoim. Ale z synem, no dokładnie. Yy... Chciałem sobie odpocząć, nie miałem takiego oparcia, żeby jeździć. Yy... Też tak powoli myślałem, że, 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 że właśnie jakieś plany z, z Bartkiem na pewno mhm. za chwilę będą, więc nie chciałem się tam robić komuś też nadziei. Dobrze. I drugie pytanie od Wacława jest takie, że wielu kierowców i pilotów, którzy zakończyli swoją karierę, czyli byłych kierowców i pilotów, nawet jak zakończą tą karierę, to często pokazują się na rajdach, lub przyjmują podczas tych rajdów jakieś inne role, obowiązki, które no zdarzają się, pełną różne funkcje i tak dalej, i tak wiadomo, dalej. Że, wiadomo, że ty zająłeś się edukacją Bartka, czyli swojego syna, czyli pozostałeś i jeździsz dalej, kontynuujesz niejako linię. A powiedz, no może, ci się, może uda ci się odpowiedzieć to w imieniu Michała. Jak Michał się do tego odnosi? Bo Michał tak jakby całkowicie zniknął z tego towarzystwa. Tak, yy, muszę to powiedzieć, że nawet się troszeczkę... Obraził oh. <laughs> Ale to może nie, to była obraza taka na, na to, że to się już Skończyło, prawda, że tyle lat I, i, i już jest koniec A czy pretensja Ech, do losu? Do losu, tak, na los się obraził e, Ale, ale mm, nie jeździł w ogóle Na eliminację, mówi, kurczę, nie mogę Jakoś, no, jak bym pojechał To, mówi, to od razu mnie tak serce złapie Że ściśnie, prawda, że Nie, nie mogę oglądać, w ogóle się wyłączył Zupełnie z tego Natomiast teraz widzę, że Mhm. Zaczyna powracać i myślę, że znaczy zaczyna powracać tak do, mhm. y, emocjonalnie prawda do A, tego co także myślę, że coś jeszcze na pewno Michała, Michała wykona wiesz pojawiają się tutaj <laughs> zawodnicy, y, nieco starsi od was. Y, y, doskonale znane ci nazwiska, bo pamiętasz, był kiedyś do audycji, przyjechali do nas z Warszawy, nawet z bardzo daleka, przyjechał Jacek Ratę i przyjechał Włodek Skrocki. Przecież wiesz dobrze, kto tak, to był. I Włodek Skrocki, pomimo tego, że od wielu lat nie ma kontaktu z tym całym jeżdżeniem, z tym wszystkim i tak dalej, zapowiedział podczas listopadowej naszej audycji, że w przyszłym roku no już nie usiedzi i na jakiś jeden rajd, być może w ramach HRSMP lub czegoś takiego, co najmniej na jeden rajd pojedzie. Czyli wiesz, co do Michała, też bym nie przekreślał go całkowicie, bo tak, teraz jak już się obraził, a teraz się troszkę już odobraził i tak. teraz już toleruje, no to poczekajmy na następną fazę i jeszcze e, e, Bartek pojedzie już z kimś innym, pozbędziesz się z Greda, rozumiesz? I, 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 wtedy, i, wtedy, i wtedy twój brat powie: no to dawaj, jedziemy. No i to jest, to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że, że nawet wczoraj właśnie z Michałem rozmawiałem i e, ma Subaru, e, które chce sprzedać w, i mówi, szukam dziewiątki. No proszę. Tak, szukam dziewiątki, zrobimy dziewiątkę taką w specyfikacji grupy N. A, zrobimy dziewiątkę z specyfikacji grupy N, czyli rozumiem, że nie myśli o tym, że będzie to samochód dojrzenia po zakupy. Pff, nie. Raz, nie, nie. nie, taki z sekwencją będzie także. No więc, no więc, no, no. więc właśnie. I z bagażnikiem dachowym, tak? Tak. Bartek... Hmm. No dobrze, opowiedzcie coś o startach podczas tych rund. Opowiedz Bartku, z Twojego punktu widzenia, to jeżdżenie na te rundy trzy sezony Mistrzostw Śląska. Opowiedz o tych rajdach, jak tam się odnajdujesz, ile tam rywali masz, jakie masz sukcesy, jakie porażki. Mhm. Yy, no tak, no zaczęliśmy yy, trzy lata temu, w 2017 roku, od, yy, od rajdu Ziemi Boheńskiej, to był nasz pierwszy start. Tak, no, niestety taki nie do końca szczęśliwy, bo na przedostatnim odcinku kręciliśmy pół No i było postarcie i było wielkie załamanie i rozczarowanie. Natomiast później później był rajd Wisły, później był rajd Cieszyńskiej barburki. No, i to był taki, można powiedzieć, sezon, żeby tak naprawdę zobaczyć, bo to już były takie pierwsze: Po Kajdestacku to były pierwsze rajdy, pierwsze odcinki, gdzie gdzie można było już tak no, trochę się powiedzmy rozpędzić i, i, i zacząć się tego wszystkiego uczyć e, więc po tym pierwszy, pierwszym sezonie to, to tam no, niewiele, niewiele tak naprawdę mogłem powiedzieć natomiast ten drugi sezon, który zaczęliśmy e... Ale poczekaj, pierwszy sezon, pojechaliście, twój tata to jest absolutny zawodowiec, absolutny to nie ma dwóch zdań. I teraz jest kwestia tego rodzaju, ponieważ no, między Wami jest relacja inna niż pomiędzy załogą normalną, czyli dobrało się dwóch ludzi. Tu jest relacja ojciec-syn, czy syn-ojciec. Powiedzmy i tak dalej. Jak wspominasz ten pierwszy sezon, czyli te już odcinki specjalne, prawdziwe odcinki specjalne, mhm. czy pomimo różnych błędów, bo na pewno je popełniałeś, czy Twój tato w czasie tego odcinka specjalnego ograniczał się do. Absolutnie profesjonalnego dyktowania i prowadzenia się według opisu, czy mimo wszystko jeszcze w międzyczasie od czasu do czasu kąśliwą uwagę rzucił? Yy, zdarzało się. Zdarzało się. Czyli Grzegorz nie byłeś do końca profesjonalny. No, yy, wiadomo, no, jak gdzieś yy, często, często bywało tak, że gdzieś poszło się powiedzmy za grubo albo albo nie to nie do końca tak teraz rozumiem dlaczego rzucił uwagę po prostu przestraszyłeś się no. no powiem szczerze, że pierwsze pierwsze rajdy tak właśnie po po, po Miśku, gdzie gdzie w ogóle y, tam głowy nie podnosiłem tak tutaj z synem miałem to też, że syn prawda to na pewno też tak zupełnie się. jeszcze inaczej Zanim reagowałem i tą głowę podnosiłem i, i bardziej obserwowałem co robi niż y, czasami nawet zdarzyło mi się gdzieś tam coś za, za y, czy, czy, czy bo nie mogłem w to tempo złapać prawda wskoczyć Aha, dlatego to, 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 to. że że go cały czas gdzieś tam podglądałem i jeszcze jakieś tam prawda właśnie mhm. Uwagi, no bo to początki opis, opis mieliśmy zrobiony taki jak, jak trzeba do, do, do Zasuwania, natomiast no jeszcze Tam powiedzmy z obsługą tego Samochodu nie było tak do końca Ale powiem szczerze, że po tych Pierwszych rajdach No to zacząłem nabierać, zresztą nie mieliśmy Wypadków, więc on Bartek jeździł coraz szybciej Coraz szybciej, no i powiem, że Te ostatnie sezony, no to już naprawdę Na takim poziomie jak z Miśkiem Pełne zaufanie i głowa na dół I nie ma tam, co się dzieje Żyje Bartek, wie, co się ma dziadzi. Tak ja rozumiem. No. Czyli czujesz się coraz pewniej za tym, za kierownicą takiego auta na odcinku specjalnym? No, po tym sezonie to zdecydowanie, zdecydowanie. Bo ten sezon Grzegorz, o ile dobrze pamiętam, mógł zakończyć się olbrzymim tryumfem waszym. I nieszczęśliwie na ostatnim rajdzie, mówimy o sezonie 2019, na ostatnim rajdzie, no powiedz zresztą sam. No, był, był ostatni rajd trzech zawodników do, tytuła, do tytułu mistrza, mistrza właśnie tego Pucharu PPC. Czyli kto wygra, ten zostaje, kto drugi, to drugi, trzeci, trzeci. Dobrze się zaczęło, wygraliśmy pierwszy odcinek, wygraliśmy drugi odcinek po niewiele, tam kilka sekund, bo, bo naprawdę ciasno słupakami y, było. I na trzecim, po trzecim odcinku zaczęło nam się psuć wspomaganie. Mm. E, w, czyli tak, już później jechaliśmy zupełnie bez wspomagania. E, traciliśmy sekundy, e, ale chcieliśmy za wszelką cenę e, ten rajd skończyć. E, I dojeżdżając, jeszcze byśmy na drugim miejscu przyjechali w, w, w klasyfikacji PPC. E, no, niestety, nocny odcinek. E, e, w zasadzie odcinek, e, na którym gdzieś tam zatrzymaliśmy w 96 roku, czyli to jest cisownica taka słynna. Na, na, rajdzie, na rajdzie barburki. E, kilometr przed metą, w, w, w kompletnych ciemnościach, po prostu e, gdzieś nas tam ślizgło. Tak. E, auto bez, bez, bez smagania nie, no to nie, było e, nie zdążył tego podkręcać tak jak trzeba, no i uderzyliśmy w jakieś ogrodzenie, murek, e, no i przejechaliśmy się kawałek dachem po asfalcie. O, się e, na dachu nawet. Tak, tak, tak. Także no. Wszystko zgasło, ciemno, prawda? Ja mówię, Bartek, wypieprzamy no. z ale bo, bo bo... Czyli synuś mu zafundował taką rozrywkę. No wiesz, rozrywkę. Tak, o, odrobina, odrobina o tak, relaksu tak, rodzinnego. Tak, z jednej strony syn zafundował tacie taką rozrywkę, z drugiej strony wiesz, jak... To fajnie, że twój tata mówi, że teraz już ma absolutne... Znaczy ma zaufanie do ciebie, spokojnie się skupia na twojej pracy, nie komentuje, ale przez pierwszy sezon czy półtora sezonu komentował, to ty wtedy lekko nie miałeś no lekko nie miałem, no bo musiał mi to jakoś trochę, musiał mi przekazać całą tą wiedzę, a ja, ja też powiedzmy widziałem to trochę z, no, z innej perspektywy zaczynając. No więc tu mieliśmy takie spory czasami, że, że, że gdzieś tam tata mówi A -a. tak, ja mówię tak i, i ciężko było się dogadać, ale, ale nie, generalnie to, to dochodziło do tego, że. Że nawet dyskusje Powiem tak, przyszedł, przyszedł rajd, kiedy, kiedy powiedziałem Bartkowi przed rajdem, mówię Bartek, jedziesz po swojemu. Jedziesz jak uważasz. Mm -hmm. Tak, dobrze. I wygraliśmy ten rajd. Super. To teraz Grzegorz mam do ciebie takie pytanie, czyli w konsekwencji wydaje się oczywistym, że następna twoja e, decyzja bo, czy pytanie będzie takie, kiedy powiesz, dobra, teraz już jedziesz bez staty, szukaj pilota. Tak, nawet nawet właśnie zadałem to pytanie ostatnio Bartkowi. U. Z tym, że, z tym, że mówi, że jeszcze chciałby ze mną jechać. Natomiast A, tak, ja już się nie boję puścić go w, w ręce innego pilota, też doświadczonego, bo, bo, bo myślę, że ilość startów już jest na tyle duża, że, że może samodzielnie jechać. Bo tu chodzi o to, żeby jechać szybko i bezpiecznie, prawda? Tak. Żeby, bo to cechuje tak, jakby kierowcę rajdowego. Tylko Bartek, żebyś nie popadł też w taki nastrój, wiesz, no to oczywiście nie ma nic wspólnego ze sportem samochodowym, ale żebyś nie stał z takim, się z takim typowym, pokazywanym w mediach lub innych tam nośnikach, synem, który już dochodzi do trzydziestki, a dalej chce mieszkać z rodzicami. Zio, teraz to pojechałeś. Nie, no myślę, że nie, mam nadzieję, że nie. No, to, to, to szukam jakichś analogii, no powiedzmy, no, ale... Dobrze, no pojechałem. Dobrze, ale to yy, myślę, że to by było dobre, wiesz, gdyby. Oczywiście, decyzję podejmujecie wy, ale gdyby, gdybyś to oczywiście toczył, sprawował nad tym olbrzymią opiekę, bo na pewno będziesz sprawował, wiesz, i tak dalej. A oni by pojechali z jakimś rówieśnikiem, może z jakimś kolegą nie, nieznacznie starszym od Bartka. No ale to zobaczymy, będziemy obserwować. Natomiast Grzegorz, pytanie do ciebie. Mam takie, no bo mimo wszystko po 20 latach jeżdżenia w Mistrzostwach polskich tak jak powiedziałem, te podia w Generalce, listy priorytetowe, zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. I powiedz, jak nagle odnalazłeś się w tej rzeczywistości takich rajdów okręgowych, malutkich rajdów, mniejszych? No Powiem tak, że w, w zasadzie m, poza tym, że to są e, krótsze rajdy, niczym się nie różnią. Są super przygotowane te wszystkie autobikluby robią to w taki sam sposób jak Mistrzostwa Polski. Są przegrupowania, są regroupingi, prawda, wszystko parki zamknięte i Rozumiem. wszystko jest dokładnie tak samo, tylko po prostu te odcinki są króciutkie, Proszę. Tak, tak, 8-10 kilometrów maksymalnie. Także to tylko i wyłącznie tak, no, człowiek się rozgrzeje i już jest meta. Natomiast yy, poziom naprawdę perfekto, tych tych rajdów, które były organizowane i tu, tu tylko ilość kilometrów. Eee, przerwa? Tak, możemy zrobić króciutko Proszę przerwę. bardzo, jak ja pięknie mówię przerwa. <laughs> Kwadrans do pierwszej tu Radio Kraków, Radiostrada nocą 40-80, nasz numer SMS-owy, gdybyście chcieli do nas pisać. No i cały czas nasz fanpage na Facebooku też jest czynny. A nasi goście dzisiejsi piątek, już mamy, przypominamy, dochodzi pierwsza w nocy Grzegorz i Bartek Bębenkowie, że tak powiem, kontynuatorzy rodzinnej tradycji pojawiania się na trasie ludzi o nazwisku Bębenek. Tak. tak jest. Bartek, no popatrz, popatrz co na twoje barki zostaje zrzucone. W tej chwili jeszcze tata ci pomaga, ale niebawem już no. No opowiedz o tym, co byś zamierzał, Bartek? Jakie są twoje marzenia? Co byś chciał? Jakie plany? Ja wiem, że one są. Ten sport jest bardzo trudny, bo on jest szalenie drogi po prostu. Tak. Trzeba pozyskiwać na to środki, na to wszystko. Więc marzenia, ale o marzeniach powiedz. O marzeniach. Marzenia, marzenia mają to do siebie, mogą być. O jakich chcesz. O jakich chce. Tak. No cóż, no marzenia to myślę na pewno byłyby jazda z topowym samochodem. Ciężko mi powiedzieć jakiej, w jakiej specyfikacji, czy to, czy to R5, czy R2, czy, czy jeszcze coś, coś bardziej zaawansowanego. Ja tak naprawdę marzę, o, o, żeby wsiąść w taki samochód po prostu. Jesteśmy po trzech sezonach w Citroenie Saxo. Gdzie to jest no, samochód, ten grupowy, i jest to taki do, dobry do początków, żeby zacząć, żeby się nauczyć i tak dalej. Aczkolwiek myślę, że no, w sferze marzeń jest, jest przesiadka do mocniejszego i bardziej zaawansowanego samochodu. I nie wiem, właśnie tak, tak tu rozmawiamy, że głównym, jakby, głównym fundamentem w rajdach jest właśnie budżet. Przede wszystkim to jest największa, chyba taka rzecz, która może gdzieś tam, no, główna rzecz, która może zablokować zawodnika. E, więc, tak jak mówię, jest to w sferze marzeń i mam nadzieję, że kiedyś uda, uda się pojechać przynajmniej, no, nie, nie mówię o sezonie, ale przynajmniej rajd. Rozumiem. Takie masz plany, takie są twoje marzenia. Ale dobrze, ale powiedz, powiedz, Bartku, w takim razie. Hmm... Teraz może nie, no bo teraz już masz za sobą trzy przejechane sezony w mistrzostwach, w tych rajdach do mistrzostw Śląska. No, jest to jakiś bagaż tam, powiedzmy już się otarłeś o to jeżdżenie. Tata mówi, że już jeździsz całkiem fajnie, bo już nie musi tak cię strofować i tam hamować cały czas i tak dalej. Ale wróćmy do wcześniejszych lat. Czy, czy miałeś jakiś takich, czy masz dzisiaj nawet takich swoich powiedzmy idoli, na których zwracasz uwagę, którym kibicujesz na różnych szczeblach jeżdżenia? Eee, czy, swój... czy nie? Czy nie masz? Też może powiedzieć, że nie ma, że twoim idolem był twój tata i twój wuj. Eee, jeżeli mówimy tutaj o, o jakiś idolach i, i wzorcach, eee, to powiedzmy, że tak no, z górnej. Co ci się podoba, po prostu. Z górnej półki, tak. Myślę, że Sebastian Sebastian Leb jest takim eee, dużym wzorem dla, dla każdego jednego zawodnika i w tym dla mnie. Eee, no jest naprawdę fenomenalny zawodnik, który, który, no. Kilkukrotnie, bodajże dziewięciokrotnie, o ile dobrze pamiętam, został mistrzem świata i to z rzędu, więc no, potwierdził po prostu swoją, swoją technikę i swoje umiejętności, powtarzając to regularnie i myślę, że to jest taki zawodnik, na którym warto się wzorować i no, ciężko powiedzieć brać, brać przykład, no bo nie, inny nie znamy świat, się. rzeczy, rzeczywiście. Dokładnie, tak, tak. Dobrze, ale ty masz kontakt też na co dzień z tymi samochodami rajdowymi i z tym całym towarzystwem. To nie jest tylko twoja pasja, ale to jest też twoja praca, ponieważ no nie będziemy z tego robić tajemnicy. Na co dzień pracujesz w krakowskim oddziale M-Sportu. M, -Sportu. M -Sportu, Tak, tak, to zgadza się u pana Macieja Wody. Czy chodzisz między tymi rajdówkami wszystkimi? Tak, tak. No to było, to było moim dużym celem, żeby, żeby tam pracować, i to było moim dużym marzeniem, żeby tam zacząć pracę. Ja przede wszystkim zawsze chciałem właśnie zostać przy, przy rajdach i, i żeby to nie było tylko i wyłącznie moim hobby, moją pasją, ale też właśnie takim sposobem na, na życie codzienne. Dużo dużo osób które gdzieś tam zawsze były przy rajdach to jednak z, z biegiem czasu odchodziły ja zawsze tę cenę chciałem przy tym pozostać a praca praca w takiej firmie jaką jest właśnie M sport Poland Kraków jest naprawdę naprawdę dużym dużym zaszczytem bo, bo jest to topowa naprawdę topowa że tak powiem. No, fabryka, już nie można tego inaczej nazwać, bo M-Sport jest tak naprawdę już teraz fabry fabryką ze wsparciem Forda. Jest dużym zaszczytem i, i naprawdę jest to profesjonalna, bardzo profesjonalna praca. No i to jest, to jest dla mnie największe szczęście, kiedy ja przychodzę po prostu na no, halę i widzę, że stoją tam samochody, niestety mogę się tego przyglądać. Czekaj, no dlaczego niestety? Ale jest to <laughs> dla ciebie duża satysfakcja i bardzo się cieszysz z tego, że tam pracujesz, pomimo tego, że codziennie w jedną stronę dojeżdżasz 65 km. Tak, tak, zgadza się. Yy, około miesiąc temu yy, przeprowadziłem się z powrotem do, do, do mojego rodzinnego domu wcześniej mieszkałem Powiedz z... skąd pochodzisz, no nie rób z, tajemnicy z, też. Z Bochni, Z, Bochni, z, Bochni, oczywiście. No, no. To, to z dumą trzeba o tym bo mówić. Bochnia, miasto Soli, zgadza się. Bębenków miasto, a nie Soli. Kto tam wie, że no. jest Sulf w Bochni? <laughs> zgadza się, tak, tak. No przez rok mieszkałem w Krakowie. Mieszkałem w Krakowie na proniku czerwonym. Natomiast no, teraz w tej chwili się sprowadziłem i faktycznie mam, mam kawałek tego dojazdu, no bo 120, 130 km dziennie prawie robię, więc... Doświadczenie to jest No w no, za zasadzie kierownicą. po o autostradzie Ale no, też, też jest to jakieś ale to doświadczenie Ale go godziny spędzone, wysiedziane tam za kierownicą To też robi swoje Pewnie ja się tam na sporcie nie znam Ale myślę sobie, że doświadczenie w każdej dziedzinie jest dobre Tak, zgadza się, teraz jestem tego zdany Grzegorz, zaskoczę cię teraz e, troszkę Ale odpowiesz, no bo to dla ciebie nie będzie Najwyżej nie no. Nie, nie, odpowiesz Grzegorz Pamiętasz, kiedy ostatni raz byłeś i obsługiwałeś kolegów, czyli zajmowałeś się kierowaniem punktem podczas rajdu żubrów? Nie. Ale byłeś, nie na, na, bywałeś na rajdach żubrów, czy przy, przyjeździłeś? Michał e, uczest... był na pewno. Michał pamiętam. był, tak, Michał był, ale ja akurat nie obsługiwałem, natomiast y, ucze... a, y, uczestniczyłem raz w rajdzie żubrów. To, 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 to wiesz, to jakoś źle musiałem skojarzyć, bo pamiętam z kilku edycji rajdu żubrów, że Michał, Michał się pokazywał tak, i tak, stał tak, tam tak. na jakimś starcie, tak, czy mecie, tak, czy coś tak, robił tak, i tak dalej. Tak. I jakoś tak utkwiło mi w pamięci, że ty też byłeś, ale no skoro prostujesz, no. że nie byłeś, to bardzo przepraszam. To ja startowałem z, z, jedn, z jednym z naszych sponsorów, z Włodzim Kortyną a. E, kilka lat, naście chyba temu, uh -huh. jako pilot. Podczas i Dużo, prawda? Tak, tak. On prowadził Lancera, a ja go pilotowałem. Rozumiem. No jak to sobie zapamiętałeś? E, no, powiem szczerze, było szybko w niektórych miejscach, naprawdę. Uh -huh. I później była fajna impreza, bo to w Zakopanem się kończy. Tak. Natomiast to był taki pierwszy w ogóle właśnie kontakt, że pojechałem z innym kierowcą i to był właśnie w Wodzie Kortyna. Rozumiem. No później, później jeździłem z, z siostrzeńcem. Teraz z Bartkiem, ale to był faktycznie drugi kierowca, który po prostu. No powiem szczerze, Łodzi, wystraszyłeś mnie dwa razy, ty też pamiętasz to na pewno, ale metę, metę osiągnęliśmy i z dobrym wynikiem. Nie chciałbym pominąć tutaj yy, 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 i poproszę cię o to, żebyś też w jakiś sposób. Yy, yy, Podsumował czy powiedział o tym swoim jeżdżeniu i o tych trzech startach, które miałeś, z swoim siostrzeńcem, czyli z Mateuszem Kubatem. Dlatego, że ja tak zapamiętałem, że Mateusz zapowiadał się na kierowcę. Naprawdę dużego formatu, dobrego formatu. Ja wiem, że byście chyba razem z nawet Michałem, w jakiś sposób pomagali? Tak otaczali go jakąś opieką powiedzmy, no, mniejszą lub większą, trudno powiedzieć, szczegółów nie znam. No, byliście razem w każdym bądź razie, a ty dodatkowo do tego wszystkiego trzy razy pojechałeś z Mateuszem. Nie udało się. Z różnych przyczyn Mateusz no, po prostu musiał zaniechać i, i przestać jeździć, chociaż zapowiadał się doskonale. Jak Pamiętasz te starty z nim. No powiem tak, że Mateusz kiedyś do mnie zadzwonił, jechaliśmy z rodziną do Sopotu i, i, i wtedy gdzieś tam jakaś sobota to była, prawda? I, i wyznał mi tak jakby miłość do tego sportu. E, miał wtedy chyba 17 lat, chyba jeszcze nie miał prawa jazdy, że on był Mateusz bardzo... Jest o ile ciągu... starszy od Bartka? Cztery lata? Yy... 4 lata, bodajże, tak, chyba Mateusz jest 91, no to 5 lat. Mateusz mhm. też bardzo długo jeździł na rajdy, właśnie z wujem go zabierał, także on też od małego był na odcinkach, oglądał, widział to wszystko. I przyszedł, przyszedł moment właśnie na prawo jazdy i, i wyznał mi to. Pamiętam, jak dzisiaj w telefonie wujek po prostu, to jest moim marzeniem, muszę wam to powiedzieć, ja chcę jeździć. I dopiął swego. I dopiął Co swego? czujesz w takiej sytuacji jest kolejny, który się włącza do, do zabawy? No przy, bardzo przyjemnie mi się zrobiło, natomiast no, wiem, że to nie jest tak do końca, bo, bo bo chodzi tutaj o rozczarowanie też, prawda? Bo tutaj chodzi o budżet, więc początki są bardzo fajne. Czyli nie wszystko później, zależy od ciebie, tak? I od tak, Twoich bo dużo tak, czynników tak, tak, zawodowych. No, wielu tak. zawodników niestety musiało gdzieś tam przerwać swoją karierę. Tak jak powiedziałeś, no sport jest drogi, więc no nie każdemu. Natomiast y, myślę, że, y, że spróbował, pokazał y, naprawdę pokazał się od świetnej strony. Y, y, duży talent, to trzeba przyznać. Duży talent. Y, miałem przyjemność właśnie z nim jechać trzy razy. Y, myślę, że gdyby jeździł y, w Mistrzostwach Polski w tej chwili. To... No, plasowałby się na no, pewno nieźle. Na pewno nieźle by się plasował. No, stało się, jak się stało, ale jest jeszcze na tyle młody, może wrócić kiedyś. No więc właśnie, a, a czy któryś z nich, powie, powiedz Grzegorz, bo tutaj no, postawmy powiedzmy na tej samej szalce wagi, zarówno Bartka, jak i Mateusza, czy któryś z nich nie zechciałby być pilotem, powiedzmy, a któryś kierowcą losowo, powiedzmy, może by z nich utworzyć załogę? Nadawaliby się do siebie, czy nie bardzo? No, musiałbym się zastanowić nad tym. E, obydwoje mają taki temperament bardziej kierowcy. E, natomiast, nie, Mateusz chyba za pilota nie, bo kiedyś pilotował. E, nie, zaraz, zaraz. Michał pilotował Mateusza. Była taka sytuacja, no to wiem, że Michał na pewno nie zostałby pilotem. A e, i chyba Mateusz też nie. Też chyba miał jakąś przygodę, że. No to chyba Bartek mógłby być pilotem, nie wiem, tak mówię to teraz. No, ale Bartek czułby, że robisz mu krzywdę, bo tak, on też oczywiście. chce być kierowcą. A potem, a, i, i widzisz, a później dochodzi do tego, że tak naprawdę jak trzeba znaleźć profesjonalnego, zawodowego pilota, to wszyscy rozkładają ręce, jeden do drugiego dzwoni i mówi poleciłbyś kogoś. A tak, tak, no, pilotów, pilotów nie ma. No, kiedyś pamiętam gorzej. pamiętam słowa właśnie Bartka, tutaj jeszcze odnośnie właśnie e, tej motywacji jazdy, bo, bo, bo były momenty, że zastanawialiśmy się, czy, czy jeździć, czy nie jeździć, zadałem mu takie fundamentalne pytanie. Mówię Bartek, tylko odpowiedz mi tak szczerze, dlaczego, dlaczego chciałbyś jeździć? Bo były takie sytuacje, że ktoś mi tam zarzucał, że prawda, że go za bardzo wciągam w to wszystko i tak dalej. On mi odpowiedział: Tato, bo czuję, że mogę być w tym dobry. I to mnie tak jakby bardzo przekonało do tego żeby żeby jednak pomagać mm. i taka... powiedział ci tak jak trochę taki stary maleńki taki tak taki, tak tak to, 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 ujął mnie to ujął cię tym dobrze masz świadomość tego że chcąc nie chcąc bo to jest mniej więcej też ten sam okres jeżdżenia że automatycznie byliście też w pewnej analogii porównywani do braci panicich z Francji o, bardzo nam miło, o, że jeździli, że to też nie jest przypadek waszej popularności w tamtym czasie, Grzegorz, że kiedy powstawała słynna piosenka Jadę nielegala przy okazji rajdu Polski, to też tam jedna zwrotka mówi o perkusyjnych braciach. Tak jest, to się samo z siebie nie, nie wzięło. Nasza audycja dobiega końca, szanowni ja. państwo, moglibyśmy długo tak rozmawiać. Potrafimy. Bardzo ba, oczywiście. Bardzo nam miło i bardzo dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Teraz tradycją naszej audycji jest to: skoncentruj się, Bartek. A także, ta Grzegorz, że po kilkanaście sekund każdy z Was otrzymuje, Grzegorz, żeby z anteny, z audycji, pozdrowić kogo chce i w sposób, jaki chce. Kogo chcesz. No to zaczynam. To przede wszystkim pozdrawiam moją żonę, Basię, która. Towarzyszyła nam przez te wszystkie lata. Pozdrawiam wszystkich naszych kibiców z Bochni. Pozdrawiam moją rodzinę, która w momencie kiedy wyjeżdżaliśmy na rajdy pracowała i godnie nas zastępowała. Pozdrawiam wszystkie zespoły mechaników, którzy nas obsługiwali, wszystkich sponsorów, którzy dawali nam pieniądze na to, żebyśmy mogli realizować swoją pasję. Tak. No i cóż, i, i, i pozdrawiam też wszystkich chłopaków z PPC obecnie startujących. Dziękuję bardzo. Bartek? No ja też chcę pozdrowić chłopaków z perotacji trena, jak najbardziej. Dzięki za fajną rywalizację przy okazji naszych mechaników, pana Andrzeja i Karola. Wszystkich chłopaków z firmy pozdrawiam ze sportu. Szefa firmy. Oczywiście pana Macieja Wodę również, również pozdrawiam. Pozdrawiam Oliwie i, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No to, żebyś słabo nie wypadł, przypomnę ci, mamy. I mamy oczywiście jak najbardziej też. <laughs> Dobrze, audycja. I siostry. i siostry. <laughs> okazji. No więc rośnie. Marcin, kończmy. Kończmy, <coughs> tak? Nie, Koń, nie, nie. kończmy. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszamy już od jutra, czy od dzisiaj. Właściwie myślę, że na YouTube ten film będzie dostępny. Będzie mogli, będziecie mogli go sobie pooglądać. Dobrze, Andrzej ręką. Ale no przekroczyliśmy czas. Dobrze, żegnam się z państwem. Andrzej Górski. Marcin Koczyba. Program zrealizował. nie umiem.